Otwieram spotkanie. Witajcie jesienią w tym roku. Jak się macie? Ja dzisiaj już poczułam po raz pierwszy ssaka wewnętrznego, który kazał mi zjadać gorącą zupę, żeby sobie wyregulować termostat. A dopiero co przeżywałam, że jest tak bardzo gorąco. Jak znosicie przesilenia? Które przesilenie jest dla Was trudniejsze? Czy przesilenie wiosenne, czy przesilenie jesienne? Jak odczuwacie swojego wewnętrznego ssaka, gdy zmieniają się pory roku? Takie pytanie tytułem wstępu. Kochani, witam Was w kolejnym wykładzie. Odrabiam dzisiaj zaległy wykład z poniedziałku. Wykład i to jest ta seria Rozwój psychiki a świadomość. Były już 3 wykłady na ten temat. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, czy na Facebooku, czy na YouTubie, bardzo polecam oglądać sobie od początku, ponieważ tam dokładam jakby sezony na Netflixie. Będziesz miał logiczną całość i taką kontynuację, jeżeli obejrzysz sobie krok po kroku, krok po kroku. Witam wszystkich bardzo serdecznie, będę się pomalutko rozkręcała, zbierajcie się. Na pewno te filmy można sobie odsłuchać, kiedy tylko macie na to ochotę, natomiast dla mnie największą motywacją jest to, kiedy zadeklaruje się, że będzie, chociaż też jest wiele powodów, żeby nie chciało się po prostu zwyczajnie po ludzku zrobić, a czasem ze zwykłego zmęczenia. Natomiast dla mnie większą motywacją są live'y, bo jakbym miała nagrywać wideo, to chociaż też lubię nagrywać, to zawsze odkładam, bo jest coś pilniejszego, więc na live'ie się bardziej motywuję. Kochani, to jest cykl wykładów Rozwój psychiki a świadomość i jest to wykład 4. I w poprzednich, tam był wstęp, mówiłam też o dezintegracji tu prymitywnej, o plusach i minusach zrzucania starej skóry. Dzisiaj powiem o kryzysach jednopiętrowych i wielopiętrowych, co mówiąc językiem Kazimierza Dąbrowskiego, bo tu opieram się w tych wykładach na jego literaturze, który mówił o etapach rozwojowych, raczej o etapach, czyli o piętrach rozwoju człowieka w ogóle. I ja to tej literatury troszkę tutaj zapożyczam, dokładając swoje, popierając to przykładami. A dzisiaj powiem o tym, jak wygląda taki rodzaj dezintegracji, ale może w potocznym języku lepiej powiedzieć kryzys, czyli co się z nami dzieje, gdy jesteśmy w stanie takiej dezintegracji, czyli takiej rozwałki wewnętrznej, gdy mamy taką rozwałkę na jednym poziomie. Człowiek to wiele poziomów i tak gdybyśmy tu użyli metafory drabiny, to też jest dobra metafora, żeby przyłożyć do ludzkiego rozwoju świadomości. Idziemy sobie po piętrach, tak jak są piętra czakr. Jak są piętra czakr, to też jest dobra drabinka, żeby zobrazować, jak człowiek organicznie wspinając się dochodzi do wyższych stanów świadomości, oczywiście w sposób organiczny, a nie udawany. I tu dzisiaj powiem tak, o tym, co się dzieje na jednym piętrze i co się dzieje, jak to odczuwamy w prozie życia, gdy dotyczy nas ta rozwałka na wielu poziomach. To jest trudniejsze. Ale zanim przejdę już do definiowania tych określonych poziomów, podając przykłady, zachęciłam Was do oglądania cyklu wykładów, bo to lepiej nam się układa w głowie. I 2 ogłoszenia duszpasterskie. Informuję, że do końca roku na moje produkty i usługi są obecne ceny, a od stycznia będzie podwyżka, także jak chcecie się zapoznać z moimi kursami i przyjść na konsultacje psychologiczne bądź na terapię, to zapraszam do skorzystania z obecnych cen. Także informuję już, jak ktoś tam się przymierza w swoich krzakach życiowych. Dziękuję Wam za obecność, za dobry feedback i za oglądanie moich treści. Mam bardzo dobre informacje zwrotne, są dla mnie bardzo miłe i zobowiązujące. Bardzo Was proszę o promocję mojego kanału w taki sposób, że przesyłajcie dalej, żeby poprzez te algorytmy, tam, czyli lajkowanie, żeby kanał się mógł pokazać większej ilości ludzi, bo te treści, dajecie mi feedback, że są przydatne. Sama też tak uważam, wyrosłam na tym i bardzo sobie to cenię, także po Waszej stronie ruch. Za co z góry dziękuję. Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, zbierajcie się. Dzisiaj powiem o kryzysie jednopiętrowym i wielopiętrowym. Co to znaczy? Przykładem kryzysu jednopiętrowego, czyli takiej wewnętrznej rozwałki, będzie przykład
człowieka na etapie adolescencji. Jest to typowy nastolatek. Albo kobieta bądź mężczyzna w okresie przekwitania, co u kobiet nazywamy zanikiem miesiączki, klimakterium, menopauzą, a u mężczyzn oczywiście nie jest to takie spektakularne, bo akurat tu różnimy się między płciami, ale gdyby tak wejść fizjologicznie głębiej w same na przykład hormony u mężczyzny bądź kobiety, to i tak widać zanik pewnej dynamiki i sprawności, że tak to nazwę, seksualności u mężczyzny, który jest w wieku już przechodzący w późną dorosłość ku starości. Nazywamy to andropauzą. To takie na jednym poziomie, zaraz troszeczkę podam przykładów, natomiast taki przeciętny odbiorca moich treści, wydaje mi się, że jest to taki człowiek w średnim wieku, tak średnio, tak uśredniając, to będzie bardziej nas interesowało to, co się dzieje z człowiekiem w toku rozwoju osobistego, ale robionego w sposób bardzo organiczny, że już nie chcemy się ze starym ja utożsamiać. Troszkę tutaj zahaczam o te wykłady z poprzedniego tygodnia, ale jeszcze nie ma ubudowanego nowego ja i jest taki rozdarty pomiędzy różnymi tendencjami ambiwalentnymi, ambitendentnymi, czyli jeszcze widzę w sobie egoizm, ale już mam ambicje na coś bardziej etycznego, ludzkiego, empatycznego. Zaraz będę o tym mówiła. To jest bardzo złożone. Tak jakbyś wydarzał się na kilku piętrach, na przykład w wieżowcu, powiedzmy latasz między piętrem drugim a szóstym i tak trochę ci jeszcze to piętro drugie i pierwsze i drugie jest może bardzo znane, ale już masz tam ambicje i chciałbyś się utożsamiać z tymi wyższymi rejestrami, co dobrym przykładem takiego zbyt szybkiego, nieorganicznego, oszukańczego rozwoju jest przyleganie do wszelkich pseudoduchowości, prawda? Żeby duch organicznie popłynął, żebyśmy weszli swoją świadomością na wyższe rejestry, to zawsze, ale to zawsze musimy iść organicznie. Niektórzy mają inną dynamikę, może szybszą, ale na pewno żaden z ludzi nie jest w stanie oszukać etapów rozwojowych. Jest to robione w sposób taki sekciarsko, manipulacyjno, zaburzeniowy, że tak to nazwę, taka pseudoduchowość. Czyli jak tu wejść do nieba, nie przechodząc całego cierpienia, które tu na nas ludzi w życiu takim realnym, w gęstości ziemskiej jest niejako zaplanowane. To takie cwaniaczki. Przejdę teraz, kochani, do scharakteryzowania. Najpierw powiem o tej dezintegracji jednopoziomowej. Dezintegracja jednopoziomowa jest to terminologia Kazimierza Dąbrowskiego. Ja będę mówiła o kryzysie jednopiętrowym, czyli na jednym piętrze. Wyobraź sobie, teraz jesteś na pierwszym piętrze w bloku i jesteś tylko na tym pierwszym piętrze. To jest oczywiście symbolika, która bardzo nam pozwala łatwiej ogarnąć tę skomplikowaną wiedzę psychologiczną i wydarza się tylko coś u Ciebie na jednym piętrze. To nie jest tak, że Ciebie nie ma w innych miejscach, ale znaczącą rzeczą, która się teraz wydarza w Twoim życiu, jest to, co się dzieje na tym pierwszym piętrze. I tu dobrym przykładem są adolescenci bądź osoby w tak zwanym fizjologicznym przekwicie, czyli menopauza czy andropauza. Ja teraz to scharakteryzuję, będę podawała przykłady. Człowiek mierzy się z trudnościami środowiska wewnętrznego. Będę przekładała na język bardziej zrozumiały. Na przykład przeżywa burzę hormonów. Czyli nastolatek, taki adolescent, czy ten w przekwicie, na przykład kobieta podczas klimakterium, chyba nawet była taka sztuka teatralna Klimakterium, grana w różnych miejscach przez takie starsze panie. Ja nie wiem, czy w Krakowie też grano, ale widziałam też i w Płocku, i w różnych miejscowościach. To było takie fajne pokazanie, w jaki sposób kobieta, jakie pewnie ma emocjonalne odpały podczas tej zmiany hormonów, gdy ma uderzenia gorące i tak dalej. O tym troszkę powiem. Chciałabym, kochani, żebyście to widzieli na różnych poziomach, bo nawiązuję często do takiego widzenia człowieka wielowarstwowo jak laminat, że mamy w sobie te cztery ciała. Akurat cztery ciała to ja bardzo lubię tę terminologię, bo to dobrze obrazuje, że człowiek jest złożony, żeby nie widzieć człowieka tylko tak bardzo płasko. Tu się podpieram głównie literaturą Rudolfa Steinera, którą uwielbiam, jest gęściutka, bardzo polecam. Natomiast zobaczcie człowieka jako ciało biologiczne, jak warstwy tortu, już kiedyś o tym mówiłam.
ciało eteryczne, czyli bateria, taka życiowa energia, to nie jest widoczne gołym okiem, ciało astralne, czyli nasze emocje i ciało mentalne oraz ciało duchowe. I gdy tak będziemy patrzeć na człowieka, że on jest taki wielowątkowy, wielowarstwowy, to wtedy nakładając sobie etapy rozwojowe i to, co się dzieje na danym poziomie, czyli teraz będę opowiadała o tym pierwszym poziomie, to zobaczycie, jak to z odbicia działa na te wszystkie warstwy. Bo gdy weźmiemy tego adolescenta, czy kobietę podczas klimakterium, czy mężczyznę podczas andropauzy, to nie jest tak, że on przeżywa tylko zmianę hormonów, to i tak już jest wystarczająca rozpierducha. Natomiast to wpływa też na nastrój, czyli na ciało emocjonalne, na postrzeganie świata, czy na ciało mentalne, postrzeganie siebie. Oczywiście, że to zahacza też ducha i objawia się w tym, że mamy na przykład uderzenia gorąca, że mamy na przykład niechęć w ogóle do stania z łóżka, bądź mamy, nie wiem, paradoksalnie jeszcze większy apetyt na igraszki seksualne, jak na przykład w przypadku osób w okresie adolescencji. Co na przykład później o studentach też będę podawała przykład, jak bardzo tam wykwita seksualność, jak bardzo różne przygody na studiach mogą później za nami się ciągnąć do końca życia, prawda? Więc pamiętajcie o tym, że mimo, że będzie dezintegracja, czyli taka ta rozwałka, taki rodzaj kryzysu na jednym poziomie, na tym pierwszym piętrze, to i tak to się dzieje na wielu poziomach w człowieku, w tych warstwach. To nie jest takie proste. Nie wiem, jak przeżywa się klimakterium, bo jeszcze trochę mi do tego, mam nadzieję, daleko, metrykalnie na razie patrzę i nie pamiętam, żebym miała jakoś szczególną burzę hormonów podczas okresu adolescencji, ale są takie jednostki, to też byłby bardzo fajny wykład na ten temat, że przeżywają bardzo tragicznie, bardzo w sposób taki kryzysowy, że nie są w stanie z tego wyjść. Na przykład młodzi, którzy tak bardzo cierpią w tym stanie, że pozostają w depresji, mają myśli samobójcze, nie mogą się zrozumieć ze społeczeństwem, z rodzicami i tak dalej i popadają gdzieś w jakiś taki dłuższy pobyt, bardzo niekorzystny pobyt w tym czasie. Więc niedobrze, jak któryś z tych okresów ten kryzys się przedłuża, on ma wystąpić. Różna jest dynamika u różnych ludzi, bo jesteśmy różni, każdy ma inne doświadczenie, ale gdzieś tak, powiedzmy, jak w zakresie normy mieścimy się, to wtedy jest taki wewnętrzny spokój, że jest to organiczne, mimo że trudne do przeżywania. Ale weźcie teraz takiego młodego, takiego nastolatka, który na przykład, nie wiem, w 14 roku zaczęła się rozwałka emocjonalna, konflikty z rodziną, konflikty z rówieśnikami, jakieś obrażenie ogólne na życie, on ma 21 lat, a mu to nie mija. Ja pamiętam, jak kiedyś taka znajoma powiedziała do mnie, że jej syn, jeden z synów, miał chyba troje dzieci, poszedł na górę do siebie, posiedział tam 3 lata, po 3 latach zszedł całkiem inny on. To było takie urocze. Tak jakby się wyłączył na 3 lata tej rodziny w domu. Funkcjonował, ale w sposób taki wyalienowany. Ci rodzice byli na tyle świadomi, że czekali, aż mu przejdzie w taki sposób, że szanowali, że może trudno przechodzić ten okres adolescencji. I ta matka mówi, ta moja znajoma, po 3 latach zszedł całkiem inny on. Warto było poczekać. Wiecie, ale 3 lata to się mieści w normie. Bo średnio na adolescencję jest tak od mniej więcej 14 do 18-19 roku życia. Chociaż teraz mamy prędkie czasy, to nieraz i 12-latka już tam cierpi wewnętrzne katusze, czy 12-latek odnośnie seksualności. Różnie to jest, ale ja tu mówię o takim przeciętnym, zgodnym z psychologią rozwojową osobniku ludzkim. Teraz trochę scharakteryzuję to, co się dzieje na tym jednym piętrze. Miejcie świadomość, że jest to wielowarstwowe. Człowiek mierzy się z trudnościami środowiska wewnętrznego, na przykład przeżywa w środku burzę hormonów, czy jakiegoś rodzaju nerwice i w związku z tym ma trudności z przeżywaniem też środowiska zewnętrznego. I weźcie teraz, dobry wieczór kochani wszystkim, i weźcie teraz takiego adolescenta, to wiadomo, że im trudniej ma przeżywać to, co ma w środku, tym to bardziej może rodzić konflikty z tymi, którzy są na zewnątrz. Wstawcie tu sobie przykład, jak jesteście rodzicem. Konflikty w rodzinie, konflikty z rówieśnikami, albo duża opozycja do rodziny, do tak zwanych autorytetów, na przykład w szkole, a wielkie przyleganie i popadanie w jakieś skrajności z rówieśnikami, na przykład przynależność do jakiejś ideologii, do jakichś subkultur, do jakiegoś życia w opozycji, żeby było skrajnie inaczej niż u rodziców.
Także tu może być różnie, im trudniej w środku, właśnie takiego artystę, który tam, ta dusza mu wyje, on sam siebie nie rozumie, już nie wie, jak ma to wnętrze wyrażać, to im bardziej on tam w środku siebie nie rozumie, jest skonfliktowany, bądź no, zwyczajnie może nie rozumieć, a jest to trudne w przeżywaniu, tak zwyczajnie poprzez odczuwanie tego, co się tam rozwija, to człowiek staje się sam dla siebie nieznośny, nieznośny dla otoczenia, drażliwy. Jak my siebie nie rozumiemy, to też zaczynamy się coraz bardziej lękać. Dlatego ja cały czas namawiam do tego, żeby człowiek się edukował, bo jak rozumiesz, co się z tobą dzieje, to jest łatwiej podejść do bólu, do jakiejś emocjonalnej niewygody, do drażliwości, a nade wszystko najlepiej jest poznawać siebie, bo przynajmniej później względnie potrafimy zarządzać tym, kim jesteśmy. Bardzo polecam. Ja nawet swoim klientom daję takie zadania, nierzadko, żeby na przykład narysowali, bądź ulepili, czy jakieś rękodzieło zrobili, żeby znali swoje ego. Taką instancję egoistyczną, która pilnuje twoich granic, to musisz mieć, żebyś znał swoje ego. Jak ten robaczek pogrywa? Jak znasz tego robaczka? Pamiętam, jak taka kobieta, która miała dużo kontroli w sobie, narysowała takie ni to zwierzę, ni to jakieś tam coś z planktonu, jakiś taki sobie stworek, który miał dookoła oczy. I to było przecudownie symbolicznie pokazane, że jej ego jest wysoce kontrolujące. Wiecie, taki światowid, co ma oczy dookoła głowy, czyli wszystko musi skontrolować. I to jest przecudowne znać w sobie. Bardzo Wam to rekomenduję. Ta instancja musi być, ale jak ją znasz, ale jesteś instancją wyższą, czyli jesteś człowiekiem świadomym, to możesz sobie tym pozarządzać. W dezintegracji jednopoziomowej, czyli ta rozwałka na jednym poziomie, na przykład jak u adolescenta czy kobiety podczas klimakterium, czy mężczyzny w andropauzie, wszelkie procesy dokonują się na jednym poziomie uczuciowym, intelektualnym. Jeden poziom. Nie mam tutaj na myśli, bo mówiłam o warstwach, żeby tutaj się, kochani, Wam nie pomyliło. Chodzi mi o to, że piętra poziomu świadomości to są tu traktowane jako poziom. Ja teraz opowiadam o jednostce ludzkiej, u której na jednym poziomie się wydarza, ale ona i tak rzutuje na warstwę biologiczną, mentalną, emocjonalną, duchową. To mam tutaj na myśli. Przeważają dynamizmy automatyczne z małym udziałem świadomości i samokontroli. Co to znaczy? Agnieszko, bardzo proszę, zrobię takiego stworka i wyślę. Może, umówmy się, ja bardzo lubię, w ogóle kiedyś marzyłam o byciu, wiecie jakim, żeby być nauczycielem. Pamiętam, jak mnie mama nie chciała puścić na studia, a to był rok 96. Ja skończyłam technologię żywności na poziomie technika, bo poszłam tam, gdzie, nie wiem, wydawało mi się, że to jest moja droga. I prosiłam mamę, żeby mnie chociaż puściła do pobliskiej miejscowości, żebym mogła iść na zwykłego nauczyciela. To było tak niedoścignione dla mnie marzenie w latach 90., a po 5 latach już sobie wypracowałam możliwość zrobienia porządnych studiów. Ale wtedy tak bym chciała być nauczycielem. Bardzo lubię przekazywać wiedzę, więc Agnieszko, zahaczyłaś mnie tutaj. To do odbiorców na YouTubie również mówię. Zachęcam Was, podeślijcie, nawet zrobię konkurs, kto ulepi albo narysuje, namaluje, jak tam chcecie, inwencja twórcza po Waszej stronie i wybiorę ego, które mi się najbardziej spodoba i taka osoba ma u mnie jedną gratisową sesję, półtorej godzinki takiej konsultacji, z czym tam chcesz. To mnie tu, Agnieszko, zahaczyłaś. Świetny pomysł, bardzo Ci dziękuję. Przeważają dynamizmy automatyczne z małym udziałem świadomości i samokontroli. Te dynamizmy, to Kazimierz Dąbrowski używa takiej terminologii, ja na przykład, ja bym powiedziała, że to są takie siły, które są i tak w programie w naszych komórkach, że my jesteśmy tymi siłami powodowani. Weźcie na przykład żądzę seksualną. No przecież nie masz jakiegoś włącznika, komórki po prostu podczas rozwoju, dziękuję, komórki podczas rozwoju wchodzą, tak jak w metabolizmie, zobaczcie, proces za procesem, proces za procesem, to są naczynia połączone. Tak samo jest i z tymi dynamizmami, czyli są pewne takie siły biologiczne, fizjologiczne, wszelkiej maści, ale tak wyobraźcie, że są to takie pewne siły, które są automatyczne i jeśli one pochodzą z takich obszarów, do których my nie możemy swoją wolną wolą zasięgnąć, to dobrym przykładem jest autonomiczny układ nerwowy. Dobrze, że to nie od naszej woli zależy to, że bije serce, że bierzemy oddech,
że mamy reakcję walcz, uciekaj, ale z poziomu autonomicznego układu nerwowego. Nie tak, że my sobie siadamy świadomie, rozumowo mówimy, dobra, taką mam trudność z tym moim starym, że teraz sobie włączę zamrażanie albo włączę sobie dysocjację. Nie ma takiej opcji, bo gdyby ktoś miał na przykład focha, wyobraźcie sobie, ktoś ma focha, pogniewał się na życie i nagle mówi, to ja przestanę oddychać. Nie ma takiej możliwości. Musi zrobić coś, co będzie... Albo umysł porwie sam siebie i uwierzy siłom nekrofilnym i popełni na przykład samobójstwo, albo na przykład weźmie jakąś substancję zewnętrzną, się zatruje, czyli wpłynie czymś zewnętrznym, bądź od strony umysłu, ale jeżeli na przykład kładziesz się spać i mówisz, nie będę oddychał, to jak zaśniesz, to i tak się odetniesz od kontroli, a autonomiczny układ nerwowy będzie oddychał. O takie automatyzmy mi tu chodzi. Są... poza naszą wolą i zgodne z naszą wolą. Możemy na przykład wziąć oddech i go zatrzymać, bo to jest świadome, ale na przykład jak teraz sobie prowadzę wykłady i się tak zagadam, to ja nawet nie pamiętam o tym, że ja oddycham, tak jak każdy z nas. To jest poza naszą wolną wolą. Mechanizmy obronne, tak przy okazji, też nie są naszymi świadomymi wyborami, co poniekąd nas rozlicza z tego, że wybieramy bardzo destruktywne, no dla siebie to w konsekwencji dalsze, ale dla otoczenia mechanizmy obronne, jak na przykład narcyzowie, o tym więcej w wykładach czwartkowych Narcyzolandii. Czyli przeważają dynamizmy automatyczne, czyli samo się to dzieje. Po ludzku mówiąc, samo się to dzieje, sama się budzi seksualność, samo mi się, gdy jestem adolescentem, nie lubi tych rodziców, samo mi się chce buntować, etc. Bo to jest taka siła, bo zobaczcie, jak ja pokazywałam kiedyś taki rysunek, gdzie mamy ustawione dwie przeciwstawne siły, pamiętacie? Takie dwie, już nie mam się tego rysunku pod ręką, ale takie dwie przeciwstawne siły, jedna nas ciągnie do tyłu w kierunku nekrofilii, a druga do przodu w kierunku biofilii, człowiek cały czas w takim napięciu jest. Więc tu w tych dynamizmach automatycznych to po prostu to się dzieje, czyli te siły biofilne pchają człowieka, my mamy, to się tak ładnie nazywa, immanentny pęd do rozwoju. To jest po prostu program komórkowy, to nie tak, czy nam się chce, czy nie. Niektórzy się biją o to, kto się szybciej zbudził do tak zwanej świadomości. Ja sobie kiedyś wysnułam taką teorię, że budzimy się w zależności, jak się mamy zbudzić, jakie my mamy mieć doświadczenia, coś wyższego, mądrzejszego pociąga za te sznurki, bo inaczej jakbyśmy się wszyscy naraz budzili swoim chcieństwem, takim wiecie, egoistycznym chcieństwem, to by były korki przed niebem. Musimy się budzić w różnych okresach i to jest w porządku. To jest takie egoistyczne chcenie. Z małym udziałem świadomości, czyli często nastolatek nie wie, co się z nim dzieje. Jak na przykład, no nie wiem, konsultowałam wczoraj dziewczynę lat 17, to mimo, że jej narracja jest dla mnie po prostu jak ABC nastolatka bardzo prosta, no ale ja nastolatkiem nie jestem, jestem od niej starsza 30 lat. Natomiast dla niej to jest cały świat, to co się teraz dla niej zadziewa. Podstawowe rzeczy dziewczyna zgłasza, rozwałka bardzo duża, natomiast jest to jakby w katalogu adolescenta takie ABC. Trzeba być siebie świadomym, tej świadomości nabieramy stopniowo. Natomiast teraz definiuję ten poziom taki pojedynczy, gdzie na przykład, no właśnie taką kobietę, no adolescent, on nie wie, co się z nim dzieje. On musi się dowiedzieć, doczytać, zobaczyć, jak inni nastolatkowie mają. To tak jak stajemy się na przykład matkami czy ojcami. A kto z nas wie, jak to jest, dopóki nie zmierzamy się z faktem w naszym życiu, prawda? Jeśli chodzi na przykład o kobietę podczas zaczynającego się przekwitania, klimakterium, czy jakakolwiek kobieta będzie wiedziała, co się z nią dzieje, jak tego jeszcze nigdy nie przeżyła, to jest, kochani, to samo, jak na przykład jak wspieram moich klientów w rozwoju osobistym, jak przychodzą do mnie na konsultacje psychologiczne, czy robią terapię, to taki dłuższy proces, to wtedy mówię, słuchaj, to jest normalne, że boisz się kolejnego etapu, bo jeszcze ciebie tam nie było. I to jest całkiem normalne. Ja też się obawiam tego, gdzie mnie jeszcze nie było. Ale wiem, że trzeba iść, bo jak się idzie, to się tam dojdzie. Różnie mamy. To nie o to chodzi, że tam się raz upadnie, raz człowiek zwątpi, raz się tam podniesie, 5 razy się nie podniesie.
Ale finalnie i tak o to chodzi, żebyś szedł, bo już tak człowiek jest skonstruowany, że się lęka tego, czego jeszcze nie zna. To jest taki lęk przed nieznanym, to jest też program komórkowy. Dobrze, że to mamy, bo gdybyśmy nie mieli, to byśmy po głupiemu wchodzili w coś, co nam by mogło zagrażać. Dalej. O tu jest mowa o samokontroli, że ta samokontrola jest po prostu mały udział świadomości samokontroli. Jak skontrolować burzę hormonów? Jak skontrolować, gdy jesteśmy adolescentem? Jak skontrolować napady gorąca, gdy jesteśmy podczas klimakterium? Oczywiście jakoś próbujemy sobie radzić, albo idziemy do farmacji, albo sobie wchodzimy na internet i czytamy i próbujemy się jakoś doradzić, ale jak to rozumiemy, to ja uważam, że już jest o wiele lepiej, bo przynajmniej ta wiedza nam pozwala jakoś siebie rozumieć i łagodniej to przetrwać. Ja jestem tego zdania. I teraz sobie troszeczkę przeczytam na temat adolescenta, żebyście zobaczyli i osoby w klimakterium, i to będzie ta dezintegracja jednopoziomowa, mówiąc moim językiem, taki kryzys jednopiętrowy. Dobra i taka wiedza, żeby tu lepiej siebie zrozumieć, a później potem przejdę do tej wielopiętrowej i to już będzie bardziej złożone, takie adekwatne do człowieka dzisiaj w średnim wieku. I podam dużo przykładów. Chciałam dodać wyraz temu też dla tych odbiorców, którzy akurat są na tym etapie. Więc tu zdefiniuję następującego człowieka, który jest w okresie adolescencji. Weźcie sobie tak teraz albo swoje dzieci wstawcie, albo samego siebie przed laty. Adolescencja. I teraz będzie widać na różnych poziomach, zobaczcie, w tych różnych warstwach. Przeobrażenia w budowie i wyglądzie ciała. Mamy dojrzewanie biologiczne. Jak najbardziej, nie? Dojrzewa nasze ciałko, nabiera pięknych kształtów, etc. Dojrzewanie psychiczne. Mamy zmiany w psychice, kształtuje się nasza osobowość. Nie bez powodu mówi się o okresie adolescencji, że jest to czas głębokiego, silnej potrzeby poszukiwania swojej tożsamości, więc też są zmiany w ciele mentalnym. Przybieranie postawy wobec płci. Mamy tutaj dojrzewanie psychoseksualne. I tu, jak źle pójdzie, to jest na cały wykład, żeby było jasne, możemy mieć postawę wobec płci, jak dzisiaj widać, w najróżniejsze wzory i kolory, prawda? Natomiast powinniśmy interesować się na tym etapie rozwoju, jak nasza płeć ustawia się do tej płci przeciwstawnej. Wszystko inne stanowi formy pośrednie, pomiędzy żeńskim a męskim. W tych czasach, na tym etapie ewolucji, też wiele osób wybiera doświadczać, jak to jest być w formie pośredniej. Czyli nie w pełni w żeńskim i nie w pełni męskim. Taki eksperyment. Jakie zmiany zachodzą na przykład na poziomie medycznym? Szaleją hormony albo waha się poziom hormonów, zwłaszcza androgeny, czyli te hormony, które uwypuklają cechy płciowe. Takie drugorzędowe cechy płciowe, że widzimy wyraźnie, że to kobieta, wyraźnie widzimy, że to mężczyzna. Zwiększa się potliwość, następują zmiany skórne, trądzik młodzieńczy. Tu bym sobie mogła mu powiedzieć o budzącej się autonomii, tak od strony psychologicznej, ale już nie będę się tu rozdrabniała. Często występuje stan depresji, na przykład brak akceptacji w grupie rówieśniczej. To taka niechęć do wyjścia do społeczności albo depresja w wyniku dużej wrażliwości, jak na przykład Janko Muzykanta byśmy sobie mogli tutaj wpisać, albo jakąś inną istotkę wrażliwą, która kiedyś była tam w dzieciństwie straumatyzowana, a podczas adolescencji to się bardzo budzi. Dobrym przykładem, kochani, jest też, jak kobieta rodzi dziecko i ma depresję poporodową, to nie jest tak, że ona tego dziecka nie chce, nie lubi i nie chce się nim zająć i ma focha, bo na przykład jej się ciało trochę przez ciążę zniszczyło, tylko zawsze takie sytuacje jak ciąża, poród, trudna choroba, kryzys czy finansowy, czy relacyjny, czy jakiegoś innego rodzaju kataklizmy ludzkie są mocnym tąpnięciem, które reaktywują traumę. Warto o tym wiedzieć, może macie kogoś takiego w otoczeniu, żeby nie oceniać zbyt pochopnie. Może wystąpić bulimia, anoreksja, czyli napisałam sobie aktywacja rany. W tym okresie adolescencji bardzo, ale to bardzo aktywuje się rana. Obserwuję wśród moich klientów, że dzieciaki, dla mnie to dzieciaki, bo w wieku moich dzieci tak mniej więcej, przychodzą na konsultację psychologiczną i zadają takie pytanie jak my kiedyś po 40 roku życia. I bardzo dobrze, bo z jednej strony świat przyspieszył, z drugiej, więc kryzys wieku średniego jest dzisiaj
po 30, nie po 40, tak sobie tu obserwuję, przynajmniej na moich klientach. Natomiast aktywuje się podczas okresu adolescencji, aktywuje się już nasza rana, nasza trauma. Widać to. Ja też przyglądam się na swoje dzieci, w jaki sposób to dojrzewanie aktywowało ich rany, które kiedyś tam sobie ich dusze powybierały. Akurat mam to szczęście, nie wiem na ile przysłużyła się moja praca, moja droga zawodowa i moja praca nad sobą, myślę, że znacząco, ale akurat mam możliwość obserwowania, jak moi młodzi czy moje dzieciaki pracują nad sobą w taki sposób, żeby zrozumieć siebie, żeby sobie przepracować to, co ja o wiele później za to się zabrałam. Bardzo się z tego cieszę i biorę wszystkie zarzuty na siebie, które są pod moim adresem jako oskarżenia w kierunku figury rodzicielskiej matczynej. Jeśli chodzi o zmiany psychospołeczne u takiego adolescenta. Potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, duża potrzeba niezależności. Tu mamy wszelkiej maści bunt przeciwko rodzicom, wyraża się na wiele sposobów. Wagary, subkultury, konflikty z prawem, eksperymenty, sekty, pasje, paradygmaty, wizje, ideologie. Zaobserwowałam taki mechanizm u dzisiejszej młodzieży, która chcąc uciec, to jest taka moja osobista obserwacja, chcąc uciec od przepracowania swojego zranienia z dzieciństwa, wymyśla, to nie jest jednoznacznie złe, powiedziałabym tak dobre, tak złe jak i dobre, wymyśla nowe mechanizmy obronne polegające na tym, że wymyślają sobie nowy paradygmat poprzez kwestionowanie wszystkiego, co było od pierwszego stworzenia, od słowa tak, niech się stanie, mam takich delikwentów, to też bardzo ciekawa opcja, nie mówię, że nie, żeby zakwestionować wszystko, co do tej pory było. Taki ruch niczeański, taki rodzaj obrony, bardzo zresztą ciekawy. Dla mnie jest to wprost proporcjonalne do głębokości rany. Im mocniejszy, im bardziej wyrafinowany mechanizm obronny, tym bardziej widać, że jest co bronić, jest od czego uciekać. Dla terapeuty nie powinno to być zagadką. Narastający popęd seksualny, na przykład, zobaczcie, wyjeżdża sobie taki adolescent, na przykład 19-latek, czy 18-latek, czasem dziewczyny, czy tam chłopaki wyjeżdżają do szkoły z internatem i na przykład wymykają się rodzicom, załóżmy, że był dom taki bardzo poprawny, kościółkowy, świętojebliwy, duże zahamowanie emocjonalno-seksualno-społeczne i wtedy na przykład taki ktoś sobie wyjeżdża, czuje, że jest na odpowiedni dystans od domu rodzinnego i tam może się odhamować nadmiernie, czego się zawsze podskórnie rodzice boją, prawda? Nadmierne odhamowanie to jest na przykład imprezowanie na całych studiach, zawalenie szkoły, nie wiem, wchodzenie bez rozumu wszelkiej maści, relacje, żeby tylko było miło, przyjemnie, imprezowo, a zaczynają się ścielić trupy z naszego postępowania. Ja tu opowiadam o tym, kochani, ja też byłam kiedyś młoda, byłam wtedy zbyt poprawna. Pamiętam, jak bardzo, bardzo mi było nie po drodze z moimi koleżankami, bo ja wtedy byłam śmiertelnie poważna. Gdy byłam w szkole średniej, czułam wielkie osamotnienie. Ona na dyskotekę, a ja w książki. Ale później mi to trochę przeszło. Książki zostały, ale chęć do zabawy i do takiego weselenia mam do dzisiaj, natomiast wtedy pamiętam taki, to był taki etap, że ja sobie nie rozumiałam się ze swoimi rodzicami, z moim domem rodzinnym i bardzo, bardzo chciałam już do tego domu nigdy nie wracać, dlatego nie pozwalałam sobie zbytnio na zabawę, tylko chciałam poszukać swojego życia, więc wiecie, wiedza, poznawanie, jak to wszystko działa, jak tu lepiej żyć, jak nie utożsamiać się z życiem, które wiedli moi rodzice, więc to było mi na sercu. A imprezowanie to, wiecie, gdzieś tam po godzinach niejako. Także to też jakiś rodzaj osamotnienia. Próbowanie używek. No i tam nie będę dalej, kochani, sobie doczytajcie. Tutaj się posiliłam wiedzą taką typowo z Wikipedii. Nie chcę tu charakteryzować samego adolescenta, ale chciałabym pokazać, że na jednym poziomie, jak przeżywamy, jest to takie mało uświadomione, jesteśmy pod wpływem tych automatyzmów, to i tak tam się mało nie dzieje, prawda? Na wielu poziomach. I właśnie i fizycznym. Spektakularnie właśnie u młodych dojrzewających i spektakularnie u osób, które są w przekwicie. A już u takich średnich, dorosłych, to nie ma takiej spektakularności w obrębie ciała
fizycznego, ale może być duża spektakularność w obrębie ciała mentalnego, emocjonalnego czy duchowego, prawda? To w zależności, jaką jednostkę byśmy tu dali za przykład. Tu jeszcze chwilkę pragnę tylko nieco zdefiniować osobę, która mierzy się z taką dezintegracją jednopoziomową i to będzie przykład dla odmiany kogoś, kto nie rozkwita jak adolescent, tylko przekwita, czyli na przykład mężczyzna w przekwicie, czyli przechodzący andropauzę i kobieta w przekwicie przechodząca tak zwaną menopauzę. Między wiekiem prokreacyjnym, prokreacja to jest dawanie potomstwa, że kreujemy nowe życie. Między wiekiem prokreacyjnym a początkiem starzenia się średnio jest od, czytałam sobie, to tam są wczesne, średnie i opóźnione klimakterium. Mam nadzieję, że będę miała opóźnione klimakterium. Już niektóre osoby mają w wieku 40 lat, czy chyba tam było 40-45, to jest takie przedwczesne, 45-55 to jest takie to normatywne, a 55-60. 60 czy 60 plus nawet, to jest to opóźnione, różnie mamy różne doświadczenia. Fizjologicznie jest zatrzymaniem cyklu miesiączkowego, wiąże się z ustawaniem czynności gonad, czyli aktywności jajników. Efektem może być zaburzenie regulacji, tu jest bardzo ważne, efektem tego klimakterium, bo to my mówimy o tych kryzysach na piętrach, to weźcie teraz, ja pamiętam jak babcia mojego męża miała taki kłopot, już świętej pamięci kobieta, bardzo ją lubiłam, taką miała mądrość w sobie, jak moja teściowa powiedziała, że babcia ma kłopot, że jak podczas przekwitania, tak jakby jej trochę padło na głowę, tak wiecie, no takim prostym językiem, ale gdy wiemy, że na przykład efektem tego klimakterium może być zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego, czyli jak człowiek rozkwita, to jest rozwałka na wszystkich poziomach, może być rozwałka, ale jak przekwita, to też może być rozwałka, a jak ktoś się tego nie rozumie, lekarz ci tego nie powie, czy psycholog, czy jakiś tam inny mądry ktoś, to skąd wiedzieć, nie? To może być taki rodzaj, wiecie, bo tam jest zmiana w neuroprzekaźnikach. Jeżeli na przykład tam opada poziom estrogenu, progesteronu czy czegoś tam, na tym się mniej znam, nie jestem endokrynologiem, można sobie doczytać, to teraz zobaczcie, że to też wpływa na mental, też wpływa na emocje i zawsze, ale to zawsze, jak mamy nieuporządkowane dzieciństwo, to na starość, czyli tak 60 plus, 65 plus, zawsze i tak ze zdwojoną siłą albo z wielokrotnioną siłą, jak na przykład u narcyzów, wyjdzie to, co jest spychane w system, chowane, tłumione czy wypierane z dzieciństwa, prawda? Wszystko na starość wyłazi. Często mówi się tak, że osoby starsze to są tak marudne, tak nieznośne i tak upierdliwe, to są te osoby, które mają stłumione dzieciństwo, które mają nierozliczone dzieciństwo. Uważam, że aktywują się tak samo traumy na starość, jak i w okresie adolescencji, czy poprzez inne bodźce, które powodują u nas kryzys, ze względu na to, że jak już raz to rozliczymy, to już nie ma co wyłazić. Ja jestem tego zdania, że nie wyjdzie nic, co tam nie siedzi, prawda? Więc myślę, a babcia była akurat tym pokoleniem, które urodziło się na wojnie, więc tam miało co wyjść. I moja teściowa mówiła, że babcia po przekwicie aż musiała brać leki regulujące układ nerwowy, mówiąc tak delikatnie. To jest całkiem zrozumiałe, więc to już nie jest taki zwykły kryzys, prawda? Więc efektem tego klimakterium może być zaburzenie regulacji autonomicznego układu nerwowego. To jest taka pierwocina w nas. Zmiany w sferze emocjonalnej, zobaczcie, w późniejszym wieku osteoporoza, to już takie medyczne bardziej rzeczy, na skutek zmian w poziomie estrogenów czy progesteronu. To mamy na różnych poziomach, trochę medycznie, trochę fizjologicznie, trochę psychologicznie. Spadek produkcji estrogenu odpowiada za uderzenie gorąca, bezsenność, huśtawki nastroju. Jak ktoś jest zainteresowany głębiej, to sobie poczytajcie. Ja zawsze się zastanawiałam, jak kobiety mówią, że mam takie napady gorąca. Co to jest? Co to są za napady gorąca? Ale zobaczcie, ja na przykład doświadczyłam czegoś takiego jak rozregulowanie termostatu. Takiej termogenezy w człowieku. Jak na przykład zaczęłam biegać wiosną, biegałam bez, nie to, że tam bez przerwy, no bo nie, ale biegałam regularnie przez 2 miesiące, to na początku, po zimie właśnie, musiałam przyzwyczaić się do tego, że rozregulował mi się, tak jakby granice się chciały rozszerzyć w termogenezie. Czyli tak, biegając podniosłam bardzo nagrzanie swojego ciała, podniosłam tętno, a później jak przyszłam do domu na przykład po takim godzinnym bieganiu,
I załóżmy, że nie wiem, wzięłam prysznic i położyłam się spać, to za szybko się podniosło do góry temperatura i za szybko temperatura opadła i po zaśnięciu budziłam się ze szczękającymi zębami. To jest taki stan hipotermii, czyli za duży pik i później był taki opad, taka troszkę fizjologiczna dwubiegunówka termostatowa, coś w tym rodzaju. To teraz jak mamy, i to na pewno też wpływa na zmianę hormonów, ale jak teraz weźmy taką kobietę w klimakterium i do tej pory była pod wpływem hormonów, które trzymały ją w tym stanie prokreacji, że mogła to dziecko powić, na świat wydać, to gdy się zmieniają hormony, to też to odbicie wpływa na chociażby na termogenezę, na inne układy. Zawsze tak jest, bo to są naczynia połączone. Więc myślę sobie, że to jest bardzo trudny stan. Nie wiem, jak tam kto z moich odbiorców mógłby podzielić się tym doświadczeniem, jak odczuwa się od środka napady gorące. Czy to jest bardziej jakiś rodzaj takiego, że zaraz zemdleję, albo mam zimne poty, albo czuję, że muszę opuścić lokal, bo nie zapanuję nad sobą. Nie wiem, tego nie przeżywałam. Natomiast przeżywałam rozregulowanie termostatu i też kiedyś pamiętam, jak doprowadziłam się do pewnego doświadczenia, to już była całkowicie moja głupota, jak teraz trzymajcie się fotela, jak byłam z narcyzem ukrytym przed laty i pamiętam, miał taki przypływ empatii, oczywiście udawanej. Ja byłam akurat w takim zwykłym dniu i wzięłam sobie taki dzień zabiegowy, to nazywałam, że wzięłam sobie gorący prysznic, jakieś tam zabiegi, wiecie, paznokcie, twarz, takie tam babskie sprawy. Taka generalka, moja córka to mówi, taka generalka dzisiaj, tak się ogarnąć. I ja już byłam tak nagrzana tym prysznicem, że po prostu byłam w stanie takiego relaksu poprzez gorący prysznic. I pamiętam, on zawitał po pracy do mnie i powiedział coś takiego do mnie, że och jejku, bo to bardzo ukryty, och jejku, jak ty potrzebujesz relaksu, wypoczynku, wiesz co, weź pojedź sobie tam gdzieś na jakąś saunę, zrelaksuj się jeszcze bardziej. I tak mnie zachęcił jak gdyby do kontynuacji tego procesu. Ja się dałam namówić, to oczywiście moja świadomość przed laty i ja pamiętam, jak sobie rozregulowałam termostat w drugą stronę. Więc próba ugotowania żaby prawie jest na moim koncie jako doświadczenie praktyczne. Pamiętam, że poszłam sobie na taką gorącą kąpiel, będąc przed chwilą w gorącej kąpieli. Dlatego mój termostat później, na przykład jak jest gorące lato, jak teraz było w Polsce, czy jak dzisiaj spadła temperatura, w Krakowie jest, drugi dzień jest, zrobiło się zimno, to ja już musiałam sobie szybciutko gorącą zupą regulować, ponieważ ja mam taką sensytywność, że jestem bardzo reaktywna, bardzo. Na zaburzenia osobowości również, na szczytywanie, w co ludzie pogrywają również. To wcale nie jest takie łatwe na co dzień, ale na rozregulowanie termostatu również. I pamiętam, jak tego doświadczyłam. I podczas tej gorącej kąpieli, kolejnej, prawie straciłam przytomność, dostałam drgawek i oczywiście wyskoczyłam szybko z tej kąpieli, zaczęłam sama się cucić. Intuicyjnie położyłam się na podłogę, wcisnęłam dzwonek, zaczynałam się tam trzaskać po twarzy, żeby tylko nie stracić świadomości. A jego myślałam, że po prostu uduszę i to bez białych rękawiczek, takie doświadczenie. Więc to nie są takie proste rzeczy, nie? Można, mnie bez znaczenia mówi się o tym w psychologii, o syndromie ugotowanej żaby. Ja bym prawie doświadczyła tak naprawdę prawdziwego ugotowania. Chodzi o to, że dotąd przesuwamy granice, to bardziej na Nowozelandię się nadaje to, co teraz mówię. Ale to jest bardzo ważny proces, że te kryzysy na różnych piętrach nie są wcale takie łatwe. Więc obserwujcie sobie bardziej, żeby siebie lepiej rozumieć, że ktoś ogłupia, gaslightinguje, aż któregoś dnia przychodzi nam pomysł do głowy, że rzeczywiście to my źle myślimy, a ten diabeł się nie myli, nie? I jest żaba ugotowana. To jest taki syndrom oczywiście, ale się śmieję, że ja bym się dała ugotować dosłownie. To nie było wcale fajne doświadczenie, ale to też mi pomogło się z nim rozejść. Dobra, kochani, idziemy dalej. Jesteśmy przy dezintegracji jednopoziomowej. Dekonstrukcja przeważa nad rekonstrukcją, czyli więcej się rozwala, a mniej się buduje. Czyli taka przewaga, jak się mówi, synteza i rozpad i budowa. Rozpad i synteza. Jest przewaga rozpadu nad budową, w tej jednopoziomowej. Bo musi stare odejść, bo zobaczcie, jak w przypadku adolescenta to będzie o tym, że musi przejść ten etap, żeby nie wiem co, nie możemy się zatrzymać na poziomie dziecka i nie przejść w dorosłość.
musimy przejść, bo tam taki mamy program komórkowy, musimy się uporać z tą seksualnością, z tym impulsem, z emocjonalnością, musimy przeszykować się do wczesnej dorosłości, gdzie zaczynamy w inne role społeczne wchodzić, prawda? Więc musi dekonstrukcja, to nie jest na tej zasadzie, że chaos, rozwałka, już nic z tego nie będzie, czyli jest dekonstrukcja jak gdyby tego dzieciaka w nas, i tego nastolatka płaczliwego, żeby się skonstruował dorosły, który będzie bardziej przydatny w społeczeństwie, że tak sobie pozwolę to nazwać. O to tutaj chodzi. Dekonstrukcja przeważa nad rekonstrukcją. Dlatego Kazimierz Dąbrowski w całej swojej literaturze na ten temat mówi o tym, że zobacz dezintegrację jako aspekt pozytywny. Dobrze, że się rozwala stare, bo za chwilkę wyrośnie nowe, albo za dłuższą chwilkę. Brak świadomego przekształcenia dynamizmów strukturalnych. Jak gdzieś nas nie było, to nie jesteśmy tego świadomi, co się teraz dzieje. Przedłużanie procesów dezintegracji jednopoziomowej może prowadzić do, i tu podawałam już troszkę przykłady, do obniżenia poziomu. Na przykład adolescent przeszedł w narkotyki, w chuligankę, kobieta po menopauzie na przykład może wpaść w jakiś stan depresyjny, że już nie jest pełnowartościową kobietą, że już dziecka nie może powić, że już może nie jest taka atrakcyjna seksualnie i jak się zafiksuje w tym, to będzie taki rodzaj przedłużonej dezintegracji jednopoziomowej, która się może źle skończyć. Niedobrze jest tak skapieć, gdy na przykład no, przeszliśmy w kolejny etap rozwojowy i już nie chcemy się z nim utożsamiać. Dziewczyny, jak macie? Gdy widzicie, jak wam w metryce przybywa, jesteście w stanie się pogodzić, zaakceptować, że no, jak masz 45 lat, no to już nie możesz mieć ciała 18-latki, ale jak masz 60 lat, kobiety nieco starsze, to już nie będziesz miał takiego sprytu i takiej elastyczności, jakbyś miał lat nawet 40, no to jest po prostu postępujący proces starzenia. My się starzejemy od dnia narodzin, prawda? Ja uważam, że jak człowiek żyje autentycznie każdego dnia od urodzenia, co jest bardzo trudnym procesem oczywiście do zrobienia, bo musimy te wszystkie traumatyzacje przechodzić, to my wtedy mamy większą akceptację, bo już to jedliśmy, już tam byliśmy, już to przeżywaliśmy, to nie jest nam trudno to pożegnać, a zaciekawiamy się zawsze nowym, chociażbyśmy mieli taką ocenę, że fajniej było mieć ciało 18-letnie niż 60-letnie. Wtedy musi się to przewartościować, że ciało nie jest tym tą najwyższą walutą, tylko sprawy ducha. Jak idziemy w taki sposób, to na pewno jesteśmy w stanie łatwo to zaakceptować. Mogą być też tendencje samobójcze, typu poczucie bez sensu, gdy odeszło stare ja. Niektórzy próbują zatrzymać się w okresie adolescencji. Mam też takie klientki, które mimo, że są już w średnim wieku, dobrze po 40, to jeszcze bawią się w nastolatkę. Wygląda to dość karykaturalnie, tak jakby na siłę zatrzymać stare ja. Tak sobie myślę, że to jest taki obraz człowieka, który idzie sobie brzegiem dzikiej, rwącej rzeki i on chce sobie iść według swojej dynamiki, według swojego widzimisię, ale też chce w swojej pysze albo w niedojrzałości też iść w tym samym korycie, co ta dzika rzeka. I ta dzika rzeka swoim prądem go porywa, a on na siłę trzyma się tej trawy, która rośnie wzdłuż rzeki rwącej, dzikiej i wzdłuż tych krzaków się trzyma. Taki trochę ktoś, kto nie daje się porwać nurtowi życia. Taki widzę teraz obraz. Dezintegracja jednopoziomowa przybiera czasem formy zbliżone do początkowych stadiów dezintegracji wielopoziomowej. Może być takie poczucie, że wszystko się wali. Tu to miał na myśli, wydaje mi się, Kazimierz Dąbrowski, że jak już tak się przedłuża ta dezintegracja, czyli ta, nie wiem, niemożność znalezienia swojej osobowości w okresie nastoletnim, czy jak kobieta przedłuża ten czas w klimakterium i tam dała się zafiksować tym zmiennym emocjom i tym stanom nieznośnym fizjologicznym, to można mieć takie poczucie, że wszystko już jest bez sensu, to już koniec i to mogłoby przypominać właśnie tą rozwałkę wielopoziomową, do której zaraz przejdę. Przykłady też tego stanu na poziomie tej dezintegracji jednopoziomowej. Ambiwalencja, ambitendencja, czyli ciągnie mnie i tu, czuję dwa przeciwstawne stany naraz. Podam kilka przykładów. Kocham, nienawidzę. Łatwo znaleźć się w takim stanie, że czujesz, że do jednej osoby i ją kochasz i nienawidzisz, znacie takie uczucie? Nie mówię tu o
rozwarstwieniu, o tym mechanizmie rozszczepiennym u osób zaburzonych, bo tam to jest, tam co chwila się zmienia, kocham, nienawidzę, czyli idealizacja i dewaluacja w istocie, ale na przykład wcale w niekrótkim czasie, na przykład w ciągu jednego dnia, czy zmienia Wam się tak? Ja na przykład teraz, w ciągu ostatnich dni, a propos jednej sprawy swojej życiowej, przeszłam właśnie takie skrajne stany i w momencie, kiedy byłam w jednym stanie, a propos tej sprawy, to byłam przekonana, że ja w tym już zostanę. Nawet rozmawiałam z koleżanką, mówię, znasz takie uczucie w sobie, że w momencie, kiedy się czegoś tak uczepisz, utrzymasz i tak to widzisz, to byś się tam pociąć dała, że ta sprawa dla Ciebie już zostanie o takiej wartości, takie znaczenie nadałaś. Ona mówi, Boże, pół życia tak miałam. Natomiast coś się dalej wydarzyło i przykliknęło mnie w drugą stronę i jestem dzisiaj po stronie drugiej, w pewnej swojej osobistej sprawie. I to jest tak, a rodzaj takiej chwiejności, że to jest taka szybsza dynamika u adolescentów bądź u osób w tym przekwitaniu. Kocham, nienawidzę. Stany ambiwalentne. W krótkich odstępach czasu. Co mam tu dalej? Albo stany ambitendentne, czyli mam tendencję i do tego, i do tego. Tak jakbym chciała biec w dwie strony naraz, jak Chuck Norris. Jak ktoś ma bliźniacze lęki, to ma taki stan. Współczuję takiego doświadczenia. Jak ktoś ma bliźniacze lęki. Czyli coś w rodzaju, że jak chcę biec w lewo, to się boję tego psa, który czeka po lewej stronie, więc uciekam od niego. Ale uciekam od niego w prawo, a po prawej jest inny pies, też się go boję. To jest taka ambitendencja. Bardzo trudny stan, taki rodzaj konfliktu psychologicznego. Też mam takie klientki. Działam, opadam. Coś w tym rodzaju, że słomiany zapał, taki, nie chcę to powiedzieć, że dwubiegunówka, ale trochę taki charakter, taki stan, że jednego dnia góry bym przynosił, a innego dnia może wcale nieodlegle. Wszystko jest takie bezsensowne. To po takich zachowaniach można poznać, że mamy rodzaj dezintegracji na jednym poziomie. Jak zobaczcie, na przykład wybór osoby, jakiegoś partnera, przyjaciela. Przyjaciela to za dużo powiedziane, partnera seksualnego, albo wybór na przykład pracy, czy wybór studiów. Weźcie teraz dla przykładu takiego studenta, takiego już studenta, który patrzy, czy iść za pasją, czy może tam, gdzie matka z ojcem każą, a może jak rynek mówi, rynek pracy, gdzie tu iść? I raz mówię, dobra, wstaję rano, mówię, aktorstwo, za dwa dni wstaję, mówię, nie, to się z tego nie utrzymam. Pójdę na informatykę, będę programistą. I takie właśnie skakanie z jednego w drugie, z jednego w drugie, to są całkiem naturalne rzeczy. Oczywiście nie na wszystkich etapach rozwojowych. Na pewnych etapach to są całkiem organiczne rzeczy. Idealizuję i zaraz dewaluuję innych. Co w przypadku na przykład narcyzów, którzy są zafiksowani na tych pierwszych etapach rozwojowych, tam takich dziecięcych, to jest każdego dnia powielokroć, czyli zapętlanie. Czyli cały czas ta huśtawka działa, pyk, pyk. Idealizuje, dewaluje, ale u człowieka będącego w tej dezintegracji jednopoziomowej również może tak być. Coś idealizuje, weźcie tą sprawę, osobę, rzecz, cokolwiek. Punkt widzenia nam się zmienia skrajnie, to mam tutaj na myśli. Właśnie jestem po takim doświadczeniu. Bardzo ciekawy proces, jak już teraz poobserwuję, mówię, ja pierdzielę, naprawdę. Jak tak się damy umysłowi porwać i trzymamy się jednego w opozycji do przeciwstawnego, to aż się wierzyć nie chce, że nas przerzuciło na drugą stronę i tak samo się zapieramy, a dopiero co byliśmy po tamtej stronie. Warto obserwować siebie. Czuję się ofiarą losu, a potem czuję, że mam wpływ. Tak pisze Kazimierz Dąbrowski, czyli bez sensu, nie dam rady, a co ja tam mogę, nie mam pieniędzy, nie powiedzie się, pochodzę z biednego domu. Te wszystkie narracje tożsamości ofiary, niewiara w swoje zasoby, a innym razem, no kurde, tyle ludzi próbowało, to ja spróbuję. No to dopóki nie spróbuję, to skąd wiem, że mi się nie uda? I wiecie, zupełnie przeciwstawna narracja. To jest całkiem normalne na wielu etapach rozwojowych w życiu człowieka. Widać brak stabilizacji struktur, czyli chwieje się na te, tak jakby na dwoje babka wróżyła, coś w tym rodzaju. Brak stabilizacji struktur, postaw, hierarchii wartości, brak działania, brak świadomego wyboru określonych wartości we własnym psychicznym środowisku, brak wielopoziomowej analizy i oceny wewnętrznego środowiska i zewnętrznego. Tak to kwituje niejako tę dezintegrację jednopoziomową Kazimierz Dąbrowski.
wszystko jest niestabilne, chwiejne, na prawo i lewo nas tam obsadza, wybieramy raz takie, raz przeciwstawne, czyli taki rodzaj wahadła, że wahadło się przerzuca dość dynamicznie z jednej w drugą i to jest całkiem normalny okres, jeżeli dotyczy na przykład okresu przekwitania czy okresu adolescencji. Przechodzimy, kochani, do drugiej dezintegracji wielopoziomowej, bo przeszykowałam te dwa tu dzisiaj rozdziały i będziemy szli później sobie w cyklu w kolejnych wykładach. Będę opowiadała już szczegółowo o tej osobowości, jak na tych wielu piętrach tam się zadziewa i zobaczycie, że to tak naprawdę w prozie naszego życia występuje, jak ciężko jest nam znaleźć swoje ja, jak ciężko jest wypracować sobie podosobowość dorosłego, jak ciężko jest tym dzieckiem wewnętrznym tam się, czyli z naszymi emocjami, z dzieciństwem uporać. W to będę wchodziła w szerzej, na razie chciałam to bardziej scharakteryzować. Teraz mamy dezintegrację wielopoziomową. Jest bardziej skomplikowana, no to jasne. Występują tu zjawiska hierarchiczności, to znaczy występują tu dwa poziomy opozycyjne względem siebie, wyższy i niższy. Teraz sobie wyobraźcie, że to są takie siły, które załóżmy, że już no, jesteś tym człowiekiem, który uporał się na tym pierwszym piętrze i teraz idziemy na drugie piętro. I teraz na tym drugim piętrze już jesteś jedną nogą, ale jeszcze coś cię ciągnie do tego pierwszego piętra. To jest coś w rodzaju, że już nie chcę się utożsamiać z chłopakami z baraków, a już mam ambicje na coś więcej, ale chłopaki z baraków jeszcze dobrze pamiętają, kim ja byłem w te wakacje, a od września ja mam postanowienie, że będę lepszym człowiekiem. I tu mi się kreuje sylwetka takiego osobnika, który na przykład, nie wiem, odbywał karę w zakładzie karnym, wypracowała się taka sylwetka człowieka skazanego, w tym sensie, że widać w mowie ciała i w narracji, w komunikacji, słownictwo, widać, że ten człowiek siedział, ale postanowił się socjalizować, bardzo ładnie z jego strony, i jakby chciał tamtego siebie wygumkować. Znacie takie osoby, że kłóci się, jak gdyby to, co on dzisiaj mówi, jak postępuje, jest niespójne z mową ciała, która wyryła się podczas lat jego życia, gdy był w tej postawie dezintegracji, w tym prymitywizmie, gdzie dominowały jeszcze prymitywne impulsy i wtedy uczynił rzecz, która poddana była karze odsiadki. Wyobrażacie sobie teraz takiego osobnika? Ja teraz mam takiego osobnika na myśli, który mówi elokwentnie, że na przykład no, kobiety trzeba szanować, no, o dzieci trzeba dbać, trzeba w życiu być ogarniętym, podczas gdy sylwetka i mowa ciała mówi jednoznacznie, że jest to osoba z marginesu społecznego w sensie zachowań takich antysocjalnych. To mam na myśli. Więc taki rodzaj, że ja tego nie oceniam, tylko zaciekawiam się właśnie tym rozdarciem, że jedną nogą jeszcze w starym ja, ale już moja świadomość mówi, ale ja chcę być tym nowym ja. I już zaczynam się pomału tak zachowywać. I to jest ten etap przejścia, jest taki niespójny. Właśnie o tym będzie w tej dezintegracji wielopoziomowej. Zobaczcie, Kazimierz Dąbrowski pisze tak, występują to zjawiska hierarchiczności. Hierarchia to chcemy sięgać po wyższe, a chcemy się już nie utożsamiać z tym niższym, prawda? Tak samo jak w etyczności, czy w ogóle w świadomości, czy w inteligencji emocjonalnej, albo w ogóle w takiej etyczności człowieka, raczej bijemy się o to, że chcemy być lepszymi ludźmi, niż tam czujemy w środku, że jesteśmy. Gra w dobro i zło jest starą, jak świat, grą. Kto lepszy, kto gorszy, prawda? Więc człowiek ma też w sobie już nie pierwszy, kolejny program o tym, że może sięgać ku tak zwanym wyższym ideałom. My to o sobie wiemy. I tu na przykład ciekawym takim tematem jest, o tym będę mówiła w Narcyzolandii, że taki rodzaj projekcji o wielkościowości, że w potencjale mamy możliwość stania się kimś wielkim tylko ze swojego potencjału, a nie omnipotentnym, czyli wielkim na miarę Boga. O tym powiem w czwartek. Natomiast i możemy poprzez projekcję opowiadać, że już tacy jesteśmy, podczas gdy to leży w potencjale, ale jeszcze nie w praktyce, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Czyli występuje to zjawisko hierarchiczności, chcemy wyżej, nie chcemy zostać niżej. Występują to dwa poziomy opozycyjne. Tak jakby
Prymityw we mnie walczył z inteligentem we mnie. Coś takiego. Ja pamiętam, jak w czasie nie pandemii, a jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to mój taki znajomy, przecudowny wewnętrznie mężczyzna, który pisał takie posty: Putin we mnie, czyli ta część ciemna we mnie, czyli on się utożsamiał z prawdziwym Putinem, że to, co robi, to on też ma w sobie. Ten, on taki artystyczny jest ten pan, pięknie to pisze i jego znajomi pisali: weź, a ten swoje, ja pierdzielę, tamten robi rzeczywistą przemoc, a ty się tu utożsamiasz z tym. Czyli wiecie, taki prawdziwy artysta, który mówi: ja też mam w sobie tę ciemną cząstkę i właściwie Putin we mnie płacze, coś w tym rodzaju, wiecie, to taki pod kątem artystycznym. Dwa poziomy opozycyjne względem siebie, to jest wyższy i niższy. I pamiętajcie o tym, że człowiek, jak przechodzi z etapu w etap, to już zaczyna wychodzić ze starego, idzie do nowego i etap przejściowy może nawet ktoś nasz bliski z naszego otoczenia powiedzieć: ha, już nie udawaj takiego tam mądrego, świadomego, elokwentnego, bo ja cię pamiętam jeszcze takiego. Wtedy się na to bardzo irytujemy. Lepiej mieć wiedzę taką, że człowiek na danych etapach i poprzez i w tych etapach przejściowych jest jeszcze nie tym z wyższego poziomu, ale już nie tym z niższego poziomu. Nazywam sobie tak żartobliwie, że taki powiedzmy, nie wiem, Sochaczew to już nie Koluszki, ale jeszcze nie Warszawa, coś w tym rodzaju. I my ludzie mamy, jak damy sobie taką możliwość i taką akceptację, że żeby gdzieś dojść, to trzeba ileś iść. A jak ktoś nas spotyka na etapie tego iścia, to nas ocenia i mówi: o, nie bądź taki mądry, pamiętam, jaki byłeś w dzieciństwie. I to jest bardzo niedobre, kochani, jak na przykład obserwowałam też w swoim domu rodzinnym, jak się tak nauczymy traktować kogoś, widzieć kogoś przez pryzmat pewnej roli i taką damy etykietę, taką ksywę, chociażby komuś z rodzeństwa, wracamy po latach, powiedzmy po 30 latach, wciąż przyjeżdżamy do tego domu rodzinnego i nam się odpamiętuje, żeby znowu tego brata czy tą siostrę traktować według tej etykiety. Znacie coś takiego? Żeby traktować według etykiety, czyli a ten nasz najmłodszy braciszek to zawsze był jakiś taki, wiesz, taka maskotka, taki tam, nigdy go nie traktowaliśmy poważnie. Podczas gdy on dzisiaj ma 35 lat i się irytuje, że traktujemy go w taki sposób. Albo ta nasza Beata to tam zawsze wymyślała, tam z nią to tak, wiesz, nie do końca, bo ona tam zawsze coś wymyśla, do wielu rzeczy się potrafi zapalić, a później w kłopoty, w tarapaty, a wiesz, jaka jest Beata. To jest oczywiście przykład. To jest bardzo niedobre, gdy w nas zastygnie taka na stałe etykieta kogoś, a przecież człowiek się zmienia. I będę teraz podawała przykłady. Jeśli idziemy w swoim życiu, to się rozwijamy i już nie ma starej wersji nas. Człowiek jest dynamiczny, albo wybierzemy się zwijać, czyli taką linię regresywną, jak na przykład panowie Żulowie, albo inne osoby będące powiedzmy w zawłaszczeniu, czy w jakiejś współzależności alkoholowej na przykład, czy relacyjnej z kimś, to idą w kierunku takiej inwolucji, zaraz podam przykłady, ale na pewno nie jesteśmy tym samym człowiekiem. Zobaczcie, czy ktoś z Was, tutaj z moich odbiorców dzisiaj, jesteście tacy sami jak 40 lat temu, ale może imię zostało, imię mam na myśli taka etykieta społeczna, rodzinna, która mogła być etykietą bardzo krzywdzącą, prawda? Dobra. Wartości reprezentatywne dla danego poziomu są determinowane przez głos, który steruje jednostką ku ideałowi osobowości. Czyli mam w sobie znowu kolejny program, kolejną siłę, która pokazuje nam, jakoś gada do nas od środka, że stać nas na więcej. Mamy taką ambicję na bycie człowiekiem bardziej ogarniętym, mówiąc kolokwialnie, prawda? Sięgamy powyżej. Są tacy ludzie, którzy mają umiłowanie do rozwoju, że każdego dnia chcą kroczek do przodu. Ja do tych zapaleńców należę. Przybliżyć się, przybliżyć, zrozumieć, poszerzyć, powiększyć, pogłębić, żeby być człowiekiem w drodze, tak, na serio.
Więc mamy też taki program, widzimy siebie gdzieś jako ideał osobowości, to jest bardzo dobre, żebyśmy realnie do tego zmierzali. Działanie wielopoziomowej dezintegracji jest świadome dla jednostki ludzkiej. Tu już mamy dobrą wiadomość, że jest to świadome. Zobaczcie. I znowu odniosę się, jak obserwujecie samego siebie chociażby od pandemii do dzisiaj. Widzicie swoją ewolucję? Czy to jest inwolucja, zwijanie się? Czy poszliście zupełnie w taką stronę, że dzisiaj oceniacie, że to był zły ruch? Albo zupełnie trafiliście w sedno i idziecie dobrą drogą? Ja na przykład dzieliłam się już tym, że po wielu moich różnych drogach życiowych czuję, że jestem bardzo na swoim miejscu, ale jest to poprzedzone pewnymi bardzo trudnymi dla mnie osobiście ruchami. I lokalizacja, i finanse, i relacje, zaufanie do pewnych innych rzeczy, które gdzieś tam głęboko we mnie płakały, więc mogę powiedzieć, że to ryzyko mi się opłacało, chociaż niejedną łzę wylałam, niejedną stówę wydałam, niejedną rzecz straciłam. Natomiast ta inwestycja, owoce pokazują, że się bardzo opłacała. Zróbcie sobie taką przymiarkę. Czy u Was jest to od pandemii, teraz będziemy mieli zaraz 5 lat, w lutym będzie 5 lat, jakby wybuchła pandemia, oczywiście politycznie. I czy to był dla Was bodziec do przekliku w tym kierunku, który moglibyśmy nazwać tym ideałem osobowości? Tu mamy taki aspekt, że działanie wielopoziomowej dezintegracji jest świadome dla jednostki ludzkiej. Ja na przykład powiem, że najbardziej moja świadomość przebudziła się tak, że już obserwuję dobrze samą siebie, ale tak we wszystkich dziedzinach życia, że jak sobie nawet, nie wiem, pozwolę na jakiś rodzaj poszerzenia świadomości, to dla mnie nic już tam nie jest tajemnicą przede mną samą. Od tego liczę przebudzenie się mojej świadomości, bo to nie jest tak, że całe życie byłam w nieświadomości, tylko w pewnych kwestiach, w pewnych tematach żyłam gdzieś w jakiejś iluzji, ale pewne kwestie były bardzo dla mnie realistyczne. To taki rodzaj, że w tym paśmie, tak jak w radiu, w tym paśmie 100% świadomości, w tym paśmie 100% nieświadomości, tu tak średnio, a tu pomiędzy. To tak przeciętny człowiek tak ma. Natomiast od 2011 roku wszystkie aspekty mojego życia obserwowałam z inną świadomością, bo pewne wydarzenia w moim życiu, o czym właśnie tutaj dzisiaj mówimy, o kryzysach w rozwoju, że były takim tąpnięciem, że stara budowla się rozpierdzieliła. Oczywiście bolało, ale sobie dzisiaj to wysoce cenię, bo z tego, co się rozpadło, zawsze można ustawić nowe, lepsze, więc jest to proces świadomy. Ja nie mówię, że on jest łatwy, to trochę co innego, ale jak jest świadomy, co w psychologii ciągle nawijamy o tym, że wypracuj sobie obserwatora, obserwuj swoje zachowania. Ja na przykład jak konsultuję osoby, które widzę, że są na spektrum narcyzmu, to cały czas sprawdzam, czy mogą sobie wykształcić obserwatora i jeżeli mogą tego obserwatora wykształcić, choć może być im cholernie trudno, to po tym poznaję, że oni sami mogą wyratować siebie poprzez właśnie świadomość. Mówię, obserwuj dziecko, które każe Ci wchodzić w wielkościowość. Obserwuj samego siebie, gdy szukasz punktów przewagi. Obserwuj samego siebie, gdy włącza Ci się chęć odwetu, zemsty. Obserwuj samego siebie, gdy włączasz dewaluację innych ludzi. I jak tak osobowo przedstawię, że to dziecko w Tobie, dziecko zranione, miało powód i ten człowiek widzę, że coraz ma większego obserwatora, to dla mnie jest to informacja, że to jest zaburzenie na spektrum takie, że można z tego wyjść. I zobaczcie, po tym można poznać, że człowiek, który nie może wykształcić obserwatora, czyli nie może mieć zdolności do obserwacji samego siebie, to jest oczywiście o świadomości, to nie może wyjść z zaburzenia, to jest prosty mechanizm, a tak wiele od tylu lat mówi się o tym, czy zaburzenie narcystyczne jest do wyleczenia, czy nie do wyleczenia. To nie tylko, to jest oczywiście moja hipoteza, to nie tylko zaburzenie narcystyczne, to każde zaburzenie. Jak nie ma świadomości, to jak można przekonać osobę, przez który kanał mielibyśmy do niej dotrzeć i powiedzieć jej, proszę Pani, właśnie Panią porwał Pani umysł, jest Pani w stanie schizofrenii. To jest po prostu niewykonalne.
Dlatego po tym się poznaje, czy jest jakaś cząstka świadoma, która by zobaczyła samą siebie, samego siebie, że coś mną rządzi, jakiś rodzaj skryptu, co w psychologii nazywamy zaburzeniem. Mega ciekawy proces. Ja na przykład mam tę przyjemność obserwować moich klientów, którzy znajdują się na spektrum i pierwsze co to mówię, obserwator. Taki ktoś, kto ci pomoże zaobserwować samego siebie, do tego nagrywam sesję, mówię zobacz, zobacz siebie jako aktora w filmie. Przyglądaj się temu. Jak widzę, że jest refleksja, mówię, to jest dla ciebie szansa. A jak nie ma refleksji, właściwie poznaję, że klient nie wraca, że nie jest zainteresowany, albo go to zbyt przeraziło, nie jest jeszcze gotowy. Ale to jest bardzo dobra instancja dla każdego człowieka. To jest taki strażnik naszego sumienia, żebyśmy szli w etyczność. Co mamy tutaj dalej? Kochani, czy takie treści są dla was, powiedzcie, ciekawe? Powiedzcie, dajcie mi jakiś feedback. Czy lubicie takie treści rozwojowe? Jest w znacznej mierze niezależne od środowiska zewnętrznego i niższych poziomów środowiska wewnętrznego. Czyli to, co się dzieje na tych wielu poziomach u takiej jednostki ludzkiej, nie zależy to od środowiska zewnętrznego, to się bardziej wewnętrznie zadziewa i też nie zależy od tych niższych poziomów, czyli drugie, trzecie, czwarte, tak tam sobie lata po tych poziomach, ale już nie ma wpływu, tak Kazimierz Dąbrowski pisze, to zewnętrze, coś tam w środku dzieje i ten prymitywizm też już nie ma takiego wpływu. To ja bym powiedziała, że przykład tego, co tu przeczytałam przed chwilką, to jest taki człowiek po 40, który już jest świadomy swojej rany, bierze wysoką odpowiedzialność, żeby uporządkować swoje dzieciństwo, do nikogo już nie rości, nie jest ciężarem, nie obciąża, nie chowa urazy do tych, którzy go zranili, nie przerzuca odpowiedzialności na innych, ale też już nie ulega takim prymitywnym popędom, żeby całkowicie się odhamować i nie mieć kontroli impulsu. To taki ktoś w średnim wieku, tak bym powiedziała. To już bliższy koszuli, prawda? Też znam w sobie taki wewnętrzny stan. Budowa struktury osobowości opiera się na powstawaniu i rozwoju takich dynamizmów jak... Te dynamizmy to takie siły, tak sobie to zobaczcie, takie siły. Może być taki stan, gdzie taka właśnie osoba, którą przed chwilą zdefiniowałam, na przykład wchodzi w stan zdziwienia się sobą. Jezu, to ja? Jak ja mogłam tak zrobić? Jejku, nie przewidziałam tego, ja pierdzielę. Co ja wczoraj odwaliłam takie, albo zdziwienie sobą w sposób taki pozytywny. Ja pierdzielę, ale zrobiłam dobry wykład. I na przykład, no polecę tutaj swoim przykładem, słucham jakiegoś wykładu, kiedyś się bardzo zdziwiłam, podsłuchałam sobie takiego wykładu o tym wtórnym zaburzeniu osobowości. Jak mówiłam o tym narcyzmie własnym, to są takie może sprzed roku, a może tak z zimy mniej więcej te wykłady. Ja sobie kiedyś to odsłuchałam, ponieważ chciałam tam komuś coś doradzić i zaproponowałam mu ten wykład. I tak mnie pociągnęło, mówię, a przesłucham sobie ten wykład, sama siebie słuchałam. Mówi, ja pierdzielę, jaki ten wykład jest soczysty. I tak się uśmiechałam sama do siebie, puściłam na siebie oczko. Mówię, zajebisty wykład Betty. Ale wiecie, to jest takie moje osobiste. Naprawdę, ten wykład był taki mięsny. Mówię, ja pierdzielę, z tego to by była cała książka. Dlaczego ja jeszcze tego nie zrobiłam, żeby to zmonetyzować? Taki rodzaj zdziwienia. Ono może być i pozytywne, i negatywne. Albo może być takie zdziwienie, że ja pierdzielę, co ja tam odfasoliłam, co ja tam odjanie pawiłam wczoraj. Dzisiaj się wstydzę ludziom pokazać. To mamy taki stan zdziwienia sobą w te czy w te. Zaniepokojenie sobą. Tu na przykład no, zaniepokojenie sobą. Typu, nie wiem o co mi chodzi, gdzieś mnie ciągnie, czy ja dobrze robię, nie mogę spać, sama nad sobą nie mogę zapanować. Niepokoję się, co mną tam w środku powoduje. Albo zaniepokojenie sobą, że jak tak dalej pójdzie, no to będzie destrukcja. To w jedną i w drugą stronę. Tu Kazimierz Dąbrowski wymienia takie stany właśnie zdziwienia sobą, w prawo i w lewo, czyli w negatywne, w pozytywne, zaniepokojenie sobą, również w negatywne, w pozytywne, poczucie niższości wobec samego siebie, czyli co to znaczy? Ten program o tym, że mam ambicje na bycie kimś bardziej ogarniętym, a na razie fakty pokazują, że zachowałem się, wybrałem jak ten prymityw, czyli takie poczucie niższości wobec samego siebie, czyli ja idealny, psychologia by powiedziała ja idealny versus ja realny. I mam poczucie zawodu samym sobą. Coś w rodzaju nie wierzę, nie mogę na siebie patrzeć. Takie postawy. To bardzo obrazuje takie te przechodzenia,
taką tą rozwałkę wielopoziomową. Zobaczcie, jakie to jest bliskie człowiekowi, prawda? I to, i to. I tu może przy okazji taka złota rada, że nigdy nie patrzcie na swoje życie 0-1. Że jeszcze wczoraj to poszłem na romans, czy poszłam na romans z żonatym, czy z mężatką i gardzę sobą, a dzisiaj już jestem etyczna, świętojegliwa. Nigdy, to jest w ogóle fałsz, nigdy to się nie uda. Zawsze człowiek powinien tak przechodzić z procesu w proces, etapu w etap. I to, że na przykład 5 lat temu mogłeś zrobić taką rzecz z poziomu prymitywnego, dziecięcego, a sobie to wyciągnęłeś z tego wnioski, zreflektowałeś się wobec samego siebie i innych i już wybierasz tak nie robić, to to jest bardzo ludzkie. A nie tak jeszcze wczoraj, jak pseudoduchowości, nie? Znalazłem swojego życiowego Boga, jakiegoś guru i już oto dzisiaj jestem zupełnie kimś innym. To są udawane rzeczy. Poczucie wstydu i winy oraz niezadowolenia z siebie. Niektórzy mają takie programy, że jeżeli coś im wyszło inaczej niż mieli oczekiwanie, na przykład w relacjach, że on mnie tak potraktuje, jak oczekuje, że on się domyśli, kupi mi kwiaty, zaprosi mnie gdzieś, a on się zachował inaczej, na przykład kwiatów nie kupił, przyjechał tylko sam, bez tych kwiatów, czyli zawiedzione oczekiwanie, to możemy mieć jakiś rodzaj takiego dowalania sobie, że to był taki błahy przykład, ale powiedzmy, że czepiamy się wtedy bardziej siebie niż kogoś. Z dwojga złego powiedziałabym, że lepiej czepiać się kogoś ze względu na to, że najgorszą rzeczą wobec samego siebie to jest zwątpić w samego siebie, w swoją duszę, w swoje zmysły, w swoją intuicję. Lepiej, żebyśmy już byli, to jest oczywiście z dwojga złego, ja nie rekomenduję tego stanu, ale lepiej, gdy człowiek podważa innych, a ufa sobie. Tylko nie w sposób taki paranoidalny, niż miałby siebie ciągle kwestionować, a ufać tym innym. To jest bardzo niedobre. Nie da się od razu wejść na Mount Everest. Oczywiście Jung napisał w swojej literaturze, że człowiek przechodzi swoją poznawanie siebie i swój rozwój w praktyce poprzez ocieranie się, tak ja teraz na swoje słowa przekładam, poprzez ocieranie się ze światem zewnętrznym, a nie na szczycie Himalajów, bo teraz sobie wyobraźcie takich mnichów tam, jak to tam, takich tam medytujących. Kiedyś był chyba nawet taki mem, że jakiś mnich ileś tam medytował, zszedł do ludzi po 20 latach, poszedł gdzieś tam miskę ryżu zjeść w jakiejś społeczności, ktoś mu nadcisnął na piętę i się odpalił. Taki rodzaj udawanego rozwoju. Oczywiście to w charakterze mema, ale zobaczcie, czyż tak nie mamy? Wystarczy wejść w interakcje społeczne i już nas to weryfikuje, jaki jest stopień naszego rozwoju. Także poprzez organiczne pocieranie się mówi się, wyjdź do ludzi i sprawdź się, jak się czujesz wśród ludzi i jaki masz stopień rozwoju, a nie popadaj w jakieś alienacje, jakieś takie grupy izolujące od większego społeczeństwa i tam udawaj rozwój. Teraz się bardzo dużo namnożyło wszelkiej maści grup, ideologii, kontrideologii, że ci, co wierzą na przykład w latające spaghetti, to są jednym plemieniem, inni, którzy wierzą powiedzmy w psylocybinę, to są drugim plemieniem. Trzecie plemię to jest takie, które wierzy na przykład w ideologię tamtych fejkowych, narcystycznych guru, to oni też się zrzeszają. Zauważcie, coś, co jest daną ideologią, a jest w opozycji do innej, to i tak jest udawane. A zdrowy, normalny człowiek rozwijający się, poznacie to po tym, że nie stawia oporu. Wszyscy inni mogą sobie swoją drogę do wspólnego mrągowa znajdywać. Tylko każdy powinien mieć preferencje. Mój syn jak się zapytał, o co to naprawdę w tym wszystkim chodzi? Wiecie, takie pytanie bardzo ogólne. O co w tym wszystkim chodzi? Przyszła mi taka metafora. Mówię, zobacz, jak to żyć po swojemu? Jak to być sobą? Jak to jest matka? Pyta mnie syn. I narysowałam mu kółko i do kółka takie odnośniki, jakbyście słoneczko rysowali i miałoby wiele promieni. Mówię, zobacz, mrągowo jest wspólne. To jest symbol Boga, źródła, tego miejsca, raju, do którego zmierzamy. Ale do tego wspólnego miejsca masz dojść swoją drogą. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu czy tam do mrągowa, tylko musisz iść swoją drogą, inaczej tego nie znajdziesz. O to by mniej więcej w tym byciu sobą chodziło. Co mamy tam dalej?
Nieprzystosowanie pozytywne, czyli niezgoda na pewne własne cechy. Dobre jest to, gdy człowiek mówi, o nie, 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 zauważyłem, że mam tendencję do tego i tego, nie mam na to zgody, żebym ja sam robił takie rzeczy. Na przykład, weźmy teraz mężczyznę. Mężczyzna mógł zauważyć w sobie, że ma tendencję do romansowania z koleżankami w pracy. Mówił, ups, mam takie tendencje, w związku z tym, że mam ambicje na ideał mojej osobowości, a nie pozostawanie w chłopczyku, muszę się pilnować, żebym nie wchodził w nadmierną kokieterię podczas wspólnej kawy czy papieroska, bo mam tendencje. I to jest super rzecz na tym etapie rozwojowym. Ile ja tego materiału tu jeszcze mam? Pani, może przeczytam, ja tu mam notatki, żeby już nie było tak za długo. Te przykłady zawsze się tak schodzą. Przejawia się coraz silniej wyznawanie przez jednostkę konkretnego ideału osobowości. To na to bym mogła zrobić oddzielny wykład. Konkretny ideał osobowości. Rekomenduję szukać siebie, poznawać siebie i to ma być ten konkretny, rysujący się ideał osobowości, jeszcze o tym będę mówiła. W odróżnieniu od innych poziomów, dla których charakterystyczny jest mechanizm kompensacji, to mega ważna rzecz. Działa tu mechanizm sublimacji. Daje się dostrzec cząstkowa integracja wtórna. Co tu mam na myśli? Jak jesteśmy w stanie prymitywnym, nawet w tym stanie takiej adolescencji, czyli jeszcze człowiek jest niedojrzały, czuje swoją wewnętrzną małość w sposób organiczny, czego skrajną manifestacją jest na przykład osoba, która ma zaburzenie osobowości, to tam głównym mechanizmem obronnym jest kompensacja, czyli kim to ja nie będę, podczas gdy na razie jestem tym, prawda? To jest kompensacja. W zaburzeniach jest to oczywiście mocne, bo bardzo to widać. Czuję wewnętrzną małość, przykrywam tę wewnętrzną małość wielkościowością, ale o tym w Narcyzolandii. A taki przeciętny obywatel ma tak, że bardziej żyje tymi fantazjami, że jak ja tam skończę tę szkołę, te studia i tak pójdę tej pracy i tak to zrobię i zdobędę i dorobię się, jak będę miał. Czyli żyje mechanizmem kompensacyjnym, czyli tu jest dzisiaj jeszcze mało, ale opowiadam o tym, jaki ja w przyszłości będę. Czyli tu małe, a o tym wielkim opowiadam. To też nie jest takie niezdrowe u ludzi, grunt, żebyś zmierzał do tego ideału, o którym dzisiaj tu mówisz. Dobrym przykładem byłoby na przykład to, że ktoś mówi, a będę dobrą matką. Widzę już tam siebie, jak mam trójkę dzieci albo piątkę, bardzo chcę mieć dzieci, ja będę dobrą matką. I to jest fajny ideał naszej osobowości, takiej części osobowości, bo to oczywiście jest rola, to nie jest cała osobowość, bycie matką. I możemy się o tym pięknie opowiadać, podczas gdy na przykład mamy, gdzie nawet jeszcze nie mamy chłopaka do robienia tych dzieci, prawda? Ale gdy będziemy do tego fizycznie zmierzać, organicznie, i to się może oczywiście stać. Ale gdy dla kontry weźmiemy kogoś, kto nam obiecuje złote góry, że z nami stworzy wspólną bajkę, a już jutro inną tą samą bajką urabia. To kompensacja, kompensacja. Natomiast ten człowiek na tej wielopoziomowej dezintegracji to już z tego mechanizmu kompensacyjnego nie korzysta aż tak bardzo, korzysta mniej, tylko bardziej sublimacja. I tu za Freudem. Sublimacja to wyobraźcie sobie, to jest dobrym przykładem, są różne stany skupienia wody, bo gdy weźmiecie stały stan skupienia, to będzie woda, będzie lodem. Gdy weźmiecie stan ciekły, to będzie wodą taką w cieczy, a gdy weźmiecie stan gazowy, to będzie para. To wciąż jest woda, tylko w różnych stanach skupienia. To gdybyśmy to przełożyli na człowieka, który swoją energię życiową chce wyrażać na poziomie prymitywnym, to wiecie, poziom prymitywny to będzie na przykład uprawianie seksu w charakterze jak pawiane, czyli promiskuityzm, z kimkolwiek byle uprawić, albo na przykład fascynacja pornografią. Czyli wiecie, to się nazywa, zaraz powiem dokładnie, jak to się nazywa, takie marnotrawienie energii, zamiast ją przesublimować na jakieś dzieło, na jakąś twórczość, to na przykład osobnik ludzki idzie w zrzucanie tej energii poprzez masturbację czy fascynację pornografią. Jak pamiętam, fascynowałam się rok temu takim spektaklem, musicalem Mock,
To jest o Breslau, czyli o wrocławskim zoo, gdzie w klatkach ludzi, czarnych ludzi kiedyś przechowywano. To jest historia. To sobie bardzo polecam taki musical MOK. To tam właśnie między innymi dwie prostytutki, które tam po Wrocławiu się kręciły, to jest z historii Wrocławia oczywiście, kiedy jeszcze było niemieckie, czyli nazywało się Breslau, to tam dwie takie prostytutki opowiadają, że uprawiały z chłopcami grzech onana. Z chłopcami, którzy lubią grzech onana. I tam nie ma miłości, tylko to jest tak jakby mówiąc dosadnie, że to jest po prostu sperma w piach. Czyli mogło być z tego dziecko, a to jest sperma w piach. To jest taki rodzaj marnotrawienia energii, jak na przykład w celibacie, który ksiądz wchodzi w taki stan i całą energię seksualności ma przekuć na wzniesienie ducha. A na przykład mężczyźni, którzy nie umieją się uporać z traumą, to jest przykład akurat męski, pewnie w obszarze kobiecym również by się coś znalazło, to zamiast iść na terapię, czy przekuć na aktywność fizyczną, czy w jakiś inny, konstruktywny sposób, to jest mechanizm sublimacji, to te energie jak gdyby dolnym kranikiem odkręcają. Tak sobie to wyobraźcie. Tak jak czasem alkohole podają, że zamiast od korka sobie otworzyć i nalać, to na dole butelki montują taki kranik, na weselach na wiejskim stole tak jest, i spuszczasz sobie tę ciecz, czyli od dołu zupełnie się nie fatygując, nic nad tym nie pracując. To jest o sublimacji albo o właśnie takiej postawie spuszczania energii, która jest po prostu gilem w piach, parą w gwizdek albo spermą gdzieś tam, powiedzmy, w koc. Coś takiego. To jest marnotrawienie, a można by było tę energię przekuć na większą twórczość. Tu jest o sublimacji. Freud chyba ten mechanizm opisał, że można to przesublimować. Dlatego na przykład artyści, którzy mają tam w środku te wewnętrzne rozterki duszy, przelewają na twórczość. I bardzo dobrym terapeutycznym narzędziem jest, jak jesteś w stanie rozwałki emocjonalnej, albo nie mówię, że w stanie depresji, bo to raczej człowiek swojej ręki nie może radzić, ale gdy ci jest źle, to przekuwaj to przez sublimację, na przykład, nie wiem, na przykład chodząc po mieszkaniu i mów, jak się czujesz, albo pisz, jak się czujesz, albo na przykład rysuj, jak się czujesz, czyli wyrażaj, sublimuj. To jest przepiękne i to właśnie w tej jednostki, w tej dezintegracji wielopoziomowej już nie ma tej kompensacji, a jest więcej sublimacji. To teraz zobaczcie, jak można łatwo zweryfikować. Jak macie na przykład partnera, albo jesteście taką osobą, która nie umie jeszcze tej energii, w ogóle energii życiowej, bo czy wiecie, czy kreacja, czy prokreacja, to i tak jest ten sam kanał. Energia seksualna płynie dokładnie przez ten sam kanał, co energia do jakiejkolwiek kreacji w życiu. Tu na wysokości czakry sakralnej, prawda? To jak my tego nie wykorzystamy na cele wyższe, a prymitywność w nas każe nam przeznaczyć na cele niższe, kochani, to nie jest ocena, to jest wiedza. Ja wiem, że trudniej zrobić, łatwo powiedzieć, to wtedy mamy wgląd na swój temat. Dlatego na przykład jak przychodzi mężczyzna i walczy z masturbacją, to ja pierwsze co, to daję mu taką radę, takie narzędzie. W momencie, gdy już chcesz sięgnąć w tamto miejsce, to natychmiast w trampki 5 km przebiegnij. To też jest mechanizm sublimacji. Czyli z tego impulsu uczyń coś lepszego, a nie wrzuć gil do piachu, bo z tego nie ma nic. Jest większa frustracja. Ten rodzaj dezintegracji znamionuje początki skoków rozwojowych. Zobaczcie, dezintegracja znamionuje początek skoków rozwojowych, czyli musi się stare rozwalić, żeby nastąpiło nowe. Ten rodzaj dezintegracji znamionuje początki skoków rozwojowych. Wyraża on tworzenie zupełnie nowego zespołu jakości psychicznej, czyli wyższy poziom świadomości. I teraz tylko przeczytam przykład takiego osobnika. Będzie tu przejawiał się klimat człowieka ciąganego między różnymi stanami, uczuciami, postawami, wyborami. Żebyście zobaczyli, że to jest na wielu poziomach. I to jest taki właśnie dla mnie przeciętny osobnik po 40, który wielowątkowo nad sobą pracuje. Będziecie też łatwiej mieli siebie rozumieć.
Taki ktoś. Widzę w sobie cechy niższego rzędu. Chciwość, zawiść, zazdrość, manipulacje, skoncentrowanie na sobie. Jednocześnie widzę też, że stać mnie na zachowania empatyczne. Wywiązanie się z obowiązków, rozwijam zasoby, wstawiam się do wielu ról społecznych, biorę odpowiedzialność za siebie, rodzinę, pracę, etc. Widzę też w sobie ambicje na bycie lepszym człowiekiem, żeby popracować nad kodeksem moralnym, stać mnie na to, szukam zrozumienia siebie, poznaję moje wnętrze, dostrzegam swoje gry psychologiczne, czyli przyglądam się sobie, dlatego ja polecam nagrywać swoje spotkania w terapii, żeby zdemaskować samego siebie i sprawdzać poziom swojej spójności. Lepiej zrozumieć siebie, to i lepiej wtedy rozumiemy innych. Zobaczcie, jakie to jest wielopoziomowe. Widzę ważność mojego istnienia, ale ode mnie zależy też odpowiedzialność za moje dzieci, na przykład za zwierzęta, za innych, którzy w jakiś sposób mi podlegają, czy wziąłem za nich odpowiedzialność. Odpowiedzialność za powierzone zadania. Widzę też, jak w prozie życia trudno utrzymać się na powierzchni z ambitnymi postanowieniami w zakresie kodeksu moralnego, inteligencji emocjonalnej, czy szanowania innych, dbanie o siebie. Proza życia nas weryfikuje. Jest pewna trudność. Dużo się chwieje, zanim się ustabilizuje, prawda? Widzę uleganie programom społecznym, stereotypom, automatyzmom destrukcyjnym, ale wygodnym na to i teraz. Czyli możemy ulegać tak zwanym piątuniom i pewne rzeczy robić destrukcyjne. W poniedziałek się pionizujemy, mówimy, że już więcej tak nie zrobimy. Zobaczcie, takie ambiwalencje, ambitendencje. Jakbym był na wielu piętrach i widzę siebie na tych wielu piętrach, to już jest taka bardziej jednostka ludzka w średnim wieku, pracująca świadomie nad sobą. Widzę, jak unikam odpowiedzialności, pogrywam, potem zadośćuczyniam, czyli coś zrobiłem złego, a później się reflektuję, przepraszam i tak dalej. Widzę, jak jedna część mnie nie jest zadowolona z drugiej części mnie, czyli na przykład nie jestem dumna z tego, że poszłam w romans z kolegą z pracy. Wiem, że on ma żonę, na przykład kobieta tak powie jakaś. Robię sobie wyrzuty, może pogardzam swoimi zachowaniami prymitywnymi, egocentrycznymi, wstyd mi za siebie. Na przykład oszukałam kogoś bliskiego w sposób bardzo wyrafinowany. Mogą przychodzić obawy, że nie dam rady wspiąć się na wyższy poziom świadomości, a prymitywne zachowania już mam w zakresie inteligencji emocjonalnej czy kontroli impulsu. Leżą po mojej stronie na plus, w tym sensie, że już mam ogarniętego prymitywa w sobie, ale mogę się jeszcze chwiać, czy uda mi się tam wyżej wejść. I to w istocie są moi klienci bieżący. Zamówiłam sobie ludzi względnie ogarniętych wstępnie nad sobą pracujących, żeby już poziom prymitywny mieli ogarnięty, ale jeszcze potrzebują poprowadzenia, żeby na ten ambitniejszy poziom się wbić. I powiedziałabym, że to jest właśnie obraz mojego przeciętnego klienta w terapii. I właściwie, kochani, bym tu chyba skończyła, chociaż żeby domknąć pewien etap tej literatury Kazimierza Dąbrowskiego, to jeszcze nieco tylko wspomnę na temat dezintegracji patologicznej. Przeczytam tak szybciutko. Dezintegracja patologiczna jest to dezintegracja, która się charakteryzuje stabilnością stanów inwolucyjnych, czyli regresywnych. Czyli stabilnie jesteśmy w regresie. Czyli ktoś regularnie stacza się. To jest dezintegracja patologiczna. Jest tam brak twórczości, słaby rozwój, opóźnienie w realizacji celów, brak tendencji do przekształcania siebie i dominacja wąskiego, a cząstkowego procesu dezintegracji. Tu dobrym przykładem byłby człowiek, kto wszedł w uzależnienie, na przykład klasyczna żona alkoholika, która niby to ogarnia, niby to wszystko pięknie, natomiast widzi, jak dziesiątki lat upływa, że tak naprawdę jej życie to była stopniowa dezintegracja, taka postępująca, bądź i tak naprawdę jest w gorszym miejscu niż była, wchodząc w małżeństwo z kimś takim, albo na przykład panowie żulowie, którzy regularnie staczają się, czyli zwijają się. Jest to proces nie ewolucyjny, a inwolucyjny. Tu mam tylko kilka, już będę kończyła. Dezintegracja częściowa obejmuje tylko jeden, dość wąsko ograniczony aspekt struktury psychicznej. Na przykład, króciutko,
Mamy kobietę, kobietę z klasą, kobietę dobrze rozwiniętą zawodowo, relacyjnie, świetnie. Po prostu kobieta z klasą królowa. Tylko królowa ma jedno zachowanie destrukcyjne. Pije codziennie i codziennie pali papierosy, a wszystko inne ma z klasą. To możemy powiedzieć, że w zakresie używek prowadzi regularną destrukcję. I to będzie przykład. Bo wybrała korzystać z życia. Przychodzi mi tu przykład na przykład Beaty Tyszkiewicz. Ja nie chcę niczego ujmować, ale pamiętam, jak oglądałam Taniec z Gwiazdami i ona tym papierosku tak się wypowiadała. To dla mnie ten papierosek to jest mój odbiór. Tu kobieta z klasą, z piękną manierą, ale jednak papierosy są czymś destrukcyjnym. Jak nazwiemy rzecz po imieniu, chyba że ktoś pali dla animuszu, żeby dodać sobie tej klasy i tej królowej, a i tak idzie destrukcja. To jest tak mniej więcej przykład. Dezintegracja ogólna pojawia się często jako konsekwencja ważniejszych doświadczeń życiowych. Powoduje ona często kryzys i narusza całą psychikę jednostki, zmieniając ją zasadniczo. Tu przykład osoby, która dostała diagnozę, tąpnęło na przykład diagnozą na temat nowotworu i ten człowiek na wszystkich swoich warstwach doznał wstrząsu. I to jest ktoś, kto już nigdy nie był starym sobą. Po tej chorobie stała się innym człowiekiem. To by była dezintegracja ogólna. Mamy jeszcze dezintegrację negatywną u osób dotkniętych ciężkimi, chronicznymi chorobami somatycznymi i psychicznymi oraz częściowo w przypadku kalectwa fizycznego, na przykład ślepota, głuchota czy paraplegia. Jest to o dysfunkcji układu nerwowego, porażeniu od pasa w dół, czyli dezintegracja negatywna, jak nic nie możemy z tym zrobić, na przykład zaburzenie osobowości, zobaczcie, zespół Downa, czy jak ktoś ma coś, co jest na pewno nieodwracalne. To jest rodzaj innego doświadczenia duszy, to jest jasne, patrząc tak szerzej na sprawę, ale tu w tej terminologii dezintegracja negatywna, na przykład jak ktoś jest głuchoniemy, to i tak już będzie miał tu dysfunkcję do końca życia. Jeżeli taki się urodził, jest to nieodwracalne. To jest taki przykład. Jeszcze mam tylko ostatnią dezintegrację pozytywną. Wzbogaca całe życie jednostki, rozszerza horyzonty myślowe i uczuciowe. To jest taki ten człowiek po 40 średnio, jako reprezentant, poszerzający swoje perspektywy, może stać się motorem twórczości, czyli kreacja zaczyna rozkwitać, ma charakter negatywny taka dezintegracja, jeśli nie daje efektów rozwojowych, ale powoduje ich inwolucję. I to za przykład sobie, i to już będzie ostatnia informacja, tu mamy za przykład. Ktoś się rozwija, ale intelektualnie. Wiedza po prostu łeb pełen. Nazywam takie osoby, które są przeintelektualizowane, mają wiedzę w cholerę, a ich życie się nie zmienia. To jest mniej więcej ten przykład dezintegracji pozytywnej, która tak naprawdę ma charakter negatywny, bo już tyle wiem, więc zrobiłem sobie osobisty dysonans pomiędzy tym, ile wiem i jak poznawczo postrzegam życie, a jak bardzo jeszcze nie dogoniło to w praktyce. Taki rodzaj oszustwa względem samego siebie. Na przykład wglądy, gdy ktoś, nie wiem, już się uzależnił od wglądów na ceremoniach poszerzających świadomość, z molekułami poszerzającymi świadomość. Są ciągle wglądy, tylko te wglądy nie są integrowane i nie jest to wdrażane w życie. Praktycznie jesteśmy uzależnieni od wglądów. I już molekuła ma nam powiedzieć, jakie dzisiaj mamy ubrać skarpetki. Więc to jest pozorny rozwój robiący jeszcze większą krzywdę. Lepiej, jakbyś tego wcale nie robił, bo już twoja psychika zaklikała, a nie wdrożyłeś tego w praktykę i sobie robisz kuku jeszcze większe. Rozwój nieorganiczny, zasilanie intelektualne to wszyscy, którzy tylko rozumowo, a w praktyce nic nie zmieniają. Pseudoduchowość, tutaj by się oczywiście też wpisywała. Twórczość do szuflady, tu na przykład osoba, która już wie, jaka jest jego pasja, ale wciąż jeszcze nie jest w stanie, nie przezwyciężyła lęku przed oceną, lęku przed sukcesem i na przykład maluje przecudowne obrazy, a trzyma je w piwnicy i jeszcze je nie wystawia na Allegro, na Amazon, na OLX, na Vinted, czy jeszcze tam, nie wiem, na swojego Instagrama i to jest taki udawany rozwój. To też możemy w taki sposób siebie oszukiwać, czyli duży dysonans. Kochani, dziękuję, że wytrzymaliście. Powiedzcie, czy to dobra wiedza, czy Wam się przyda.
Za tydzień kontynuujemy, będzie troszkę inny rodzaj wiedzy, ale w tym cyklu zostajemy rozwój psychiki, a świadomość. Rozwój psychiki, a świadomość. To dam znać, jaki to będzie tytuł. Natomiast w czwartek będę już w Narcyzolandii charakteryzowała wszystkie te cechy głębiej, które wymieniłam w Narcyzolandii w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Co się pogubię z tym wszystkim. Tydzień temu otworzyłam nową Narcyzolandię 2 i tam był pierwszy wykład. Mówiłam, jak wygląda osobowość człowieka na spektrum narcyzmu, zestawiając pomiędzy osobowością zdrową, takiego psychonormatywnego ktosia, a osobowością u człowieka na spektrum narcyzmu. Wymieniłam mnóstwo cech i teraz te cechy będę głęboko omawiać i powiem teraz o właśnie tej wielkościowości, o tym mechanizmie kompensacji. Jak to wygląda i jakie jest rozróżnienie pomiędzy zdrowym człowiekiem, takim zdrowym, właśnie takim rozwijającym się organicznie, gdzie jeszcze jest zdrowo korzystać z tego mechanizmu, a jak to wygląda w momencie zapętlającej się, czyli kompensacji, czyli u osób, które mają zaburzenie i przewlekle z tego korzystają i ta kompensacja staje się ich twarzą, ich obliczem, ich maską. To będzie, mam nadzieję, bardzo ciekawy temat. Także w czwartek się, kochani, widzimy. A za dzisiaj pięknie dziękuję. Trzymajcie się, dobrej nocki. Pa, pa. Dziękuję, że byliście ze mną.